Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty. Dobry wieczór, wtorek, godzina 20, kolejny Hate Park. Ja nazywam się, o tak, jak widzicie, jak się nazywam. Mateusz Borek zwykł mówić o polskich sportowcach, chyba o piłkarzach, ale pójdźmy szerzej, pójdźmy tak bardziej, będziemy generalizować. Kiedyś sportowiec to umiał zrobić? Przewrót w przód, przewrót w tył, wymyk, odmyk, fiflaka i takie tam. Nasz dzisiejszy gość potrafi to i potrafi dużo, dużo, dużo więcej. Z nami bardzo utytułowany sportowiec i, jak się mam nadzieję przekonacie, bardzo fajny człowiek, więc już w tym momencie wrzuciłem na ciebie poważną presję, żeby pokazać, że jesteś fajny. Piotr Lisek razem z nami. A do tego wszystkiego człowiek, który postanowił... pozwól, że od tego zaczniemy. Myślałem, że będziemy rozmawiać tylko o skoku łotyczce i o sporcie. Tylko o skoku łotyczce i o sporcie. Oczywiście, że nie będziemy rozmawiać o skoku łotyczce i o sporcie, ponieważ prawdopodobnie gdybyś tylko skakał o tyczce, to dzisiaj by ciebie tutaj nie było i nie dlatego, że ja bym ciebie nie zaprosił. Bo nie chciałeś mnie tutaj, tak mi się wydawało. Tak, a ja bym ciebie, oczywiście bym ciebie zaprosił, ale wiem, że dzisiaj robisz tour redakcji różnych od rana, no w innej sprawie. I wiem już nawet, że zanim otworzymy linie telefoniczne i będę mógł uruchomić ten hejt, który na ciebie spadnie, to najpierw rozbroimy wszystkie bomby, myślę, i sam z tobą o tym pogadam. Więc zapytam cię tak. Może już wiecie, może nie wiecie. Piotr Lisek od kilku dni został przedstawiony. Ojcem. Jeszcze nie, dopiero 10 do 20 października. Października, to już będziesz po, czy będziesz jeszcze przed walką? No będę po walce już. Będziesz po walce. Nie, no nie zrobiłem tego żonie. No, no. No właśnie. Nie, no nie, wszystko jest ustawione. Fame MMA, to jest tam, gdzie zobaczymy Piotra Liska w roli, no nie wiem, czy głównej, chyba czwarta walka wieczoru przeciwko... Nie, gdzieś tam jestem na końcu karty. Na końcu karty, czyli na początku karty, jak zwał, tak zwał. No. Tak, tak, no, 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 no. Bo ja nawet nie wiem takich prostych rzeczy jeszcze. No, dobrze, ja ale wiadomo, myśl. Spotkasz się z zawsze groźnym Dario Lwem. I to już wywołuje pewnego rodzaju, wiesz, to, i powiedzmy sobie szczerze, to już jest, z tego powodu jest beka. Ale, dlatego cię zapytam, czy twoim najbardziej znienawidzonym pytaniem od dzisiaj czy od wczoraj jest, po co ci to, albo ewentualnie teza pod tytułem, którą czytasz pewnie w internecie raz za razem, Lisek się skończył, poszedł za kasą? Tak. Kropka. Tak. Nie, no jest dużo takich pytań, tych tez i opinii i hejtu i konstruktywnej krytyki. Od czego by tutaj zacząć? Od początku. Od początku. Więc ja się do końca z Darka nie śmieję, bo chyba takie było pytanie. Nie, to nie było moje pytanie. Moje pytanie wiem, ale ja od razu wracając do Darka, tylko że ja już się zjadłem zęby na lekceważeniu swoich przeciwników i tego nie zrobię tym razem. A po co mi to? Ja jestem Lisek, jestem gościem od zadań specjalnych i ja chyba potrzebuję adrenaliny, potrzebuje czegoś takiego, chyba może trochę szumu wokół siebie i wyzwania. Ja po prostu myślę, że to będzie dobra odskocznia od takiej ciągłego skoku o tyczce. Ja myślę, że to da mi taki oddech. Może teraz troszeczkę go nie mogę złapać, bo naprawdę dużo jest tych różnych opinii, nie tylko dobrych, dużo jest złych opinii, ale myślę, że w perspektywie czasu da mi to oddech, żebym się nie znudził konkurencją skoku o tyczce. Naprawdę tak nie jest teraz, ale boję się, że mogłoby tak być w przyszłości. A ja chcę skakać. Ja chcę skakać wysoko jeszcze. Wydaje mi się, że ten sezon był dobry, chociaż wiem, że ci z was, którzy patrzą tylko na statystyki albo na Budapeszt, no to powiedzą, o ten tutaj ma tylko tyle skoczył, a skakał więcej, a ten to już w ogóle skacze wyżej. Także no jest ciężko w skoku łotyczce, w lekkiej atletyce. Mamy dosyć duży poziom, wysoki poziom. Ostatnio się trochę spiłem na Twitterze z jakimś panem, który powiedział mi, bo zapytałem się, z czego to wynika, że polska reprezentacja ma takie wyniki w piłce nożnej, w końcu mamy bardzo dobre szkoły, ja na przykład wychowywałem się pod Szamotułami i wiem, że tam jest bardzo dobra szkoła bramkarska, myślę, że mamy dobrych trenerów, myślę, że mamy zaplecze finansowe, mamy zaplecze boiskowe, czego na przykład w lekkiej atletyce nie ma, taki hal na przykład, no i dlaczego tam nie odnosimy sukcesów takich dużych, a właśnie komentarz był taki, że no bo poziom jest taki wysoki, no ale w lekkiej atletyce spójrzmy na
pchnięcie kulą. No poziom jest kolosalny. Spójrzmy na skok o tyczce. No poziom też jest no, historycznie wysoki. Jakby nikt nie myślał, że ktokolwiek kiedykolwiek przeskoczy Bubkę, znalazł się Renaud Lavillenie i później już, a już to już zostanie ten rekord świata. A przyszedł Mondo. Spójrzmy na 400 metrów kobiet. O tym facecie sobie pogadamy jeszcze. Którym? No Mondo, Mondeo. O Duplantisie. No. Jasne. No spójrzmy na kobiety. Też biegają no, piekielnie szybko, żeby się zakwalifikować. No chwała Natalii, że jest no, piekielnie dobra. Także, to znakomicie odpowiedziałeś na pytanie, którego nie zadałem jeszcze. A widzisz, bo miało być, bo cały kończymy, czas, dziękuję bardzo, do widzenia. Znaczy, powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie, bo ja jednak cię pociągnę na, o ten fame. Wiesz, że to jest temat, który no, w tym momencie Lisek jest dlatego wysoko w wyszukiwarkach, bo postanowiłeś walczyć. Mówimy o sportowcu czynnym. Czynnym, no właśnie. O sportowcu, który w przyszłym roku ma... prawo myśleć o być może o medalu Igrzysk Olimpijskich. No widzisz, ty teraz tak, bo to jest tak jak wiatr... A ty się decydujesz trochę na friki. Bo to jest tak jak wiatr zawieje. I tym z was, którym pasuje ta narracja taka, że Piotr Lisek się skończył, to idzie do frików, to tutaj mam pstyczka w nos. Tym z was, którzy mówią... Po co ci te friki, bo masz igrzyska, możesz zdobyć medal. Tak. Więc to są dwie różne narracje i kompletnie opozyt, więc ja jestem gdzieś po środku, staram się, już nawet nie z tym walczyć, bo rozumiem konstruktywną krytykę, rozumiem wasze zaniepokojenie tych z was, którzy chcą, żebym skakał jak najwyżej, tych z was, którzy chcą mi tam troszeczkę szpilki wbić. Rozumiem to, bo tacy jesteśmy, to są emocje. A ja będę robił swoje, ja chciałbym naprawdę skakać o tyczce bardzo wysoko i to jeszcze nie na igrzyskach, tylko jeszcze dalej, a tym się bawić. I serio chciałbym z tego czerpać radość. Okej, słuchaj, zrozum mnie dobrze. Nie mam zamiaru zaglądać ci do... będę mówił drukowanymi literami. Nie mam zamiaru ci zaglądać do kieszeni, bo to są prywatne sprawy każdego z nas. Zajrzyjmy. Ale... Proszę, zajrzyjmy w takim razie. Dawaj. To ile dostaniesz za tę walkę i czy adrenalina, o której mi mówisz, adrenalina, o której mi mówisz, że no do freak fightów pociąga cię adrenalina. To gdyby to była tylko adrenalina, czy byś decydował się walczyć, czy dlatego decydujesz się walczyć, adrenalina, bo decyduje wyzwanie. Proza życia, no bo decyduje proza życia, czyli pieniądze. Adrenalina i wyzwanie to jest pierwszy punkt. Ja nie mówię, że pieniądze nie są ważne. Ja nie mówię, że one też nie są motorem napędowym w tym moim byciu, w tych frikach. Pieniądze są godne, są fajne pieniądze, ale zaznaczmy, że ja już w karierze lekkoatletycznej jestem sporo od 2015 roku, no gdzieś tam w tej czołówce światowej, więc ja nie byłem konsumentem za dużym. Starałem się inwestować te pieniążki swoje, które gdzieś tam po malutku. Staram się dobrze nimi dysponować i dostarczę nam z żoną na to, żebyśmy sobie mogli rano wypić kawkę i tak odetchnąć. Okay. Więc jakby to nie zmusiło mnie moje życie do tego, że muszę iść tam dla pieniędzy. Fakt, to jest jakiś tam motor napędowy, ale w pierwszej kolejności jest to dla mnie wyzwanie. Wiem, że ludzie teraz z was, którzy mogą mi nie wierzyć, ja rozumiem wasze podejście. Tyle, no to jakby nie będę też z każdym komentarzem walczył, no macie swoje zdanie. Który komentarz mówisz, że są komentarze konstruktywne, krytyczne, które rozumiesz? To, które to rozumiem, są głosy? Jest jeden komentarz, który dał mi mocno do myślenia i w sumie odpowiem na to pytanie razem z moimi przemyśleniami. To dobrze. Jest to, że promuje patologię. Więc ja po pierwsze byłem na gali fejmu, na drugiej gali, gdzie walczył Bonus BGC. Ja jestem spod Poznania i tam mówię, to się z kolegami wybierzemy. I ja widzę, jaką fejm przeszedł drogę od tamtej gali do teraz i tam te wszystkie negatywne rzeczy, one są utożsamiane z fejmem, ale to się bardzo mocno zmieniło. To już teraz wkracza w taką rozrywkę dla młodzieży, dla mnie, bo ja jestem młody jeszcze. No, dokładnie. I myślę, że powinniśmy się tym bawić, a jeśli ktoś uważa, że tam jest sama patologia, no to przynajmniej może nie, że ja tam będę, ale no może ktoś, jeśli to oczywiście tak uważacie, no to może ktoś z młodych zobaczy, że można sportem fajnie sobie radzić w życiu, że może to gdzieś być fajną odskocznią od pracy albo być tą pracą, także no...
Tak. A to ja ci zadam pytanie, które po prostu pojawiło... za bardzo bolało, bo ja nie chciałbym promować żadnej patologii, a widzę, rozmawiam z tymi ludźmi z Fejmu, to jest naprawdę niezła ekipa, która ma łeb na karku i która pracuje nad tym konkretnie, żeby to była rozrywka. Piotrek, rozumiem, bo ci, którzy organizują tę galę, ja też zdążyłem ich poznać, to są ludzie, którzy są biznesowo ogarnięci, robią rzeczywiście na coraz wyższym poziomie organizacyjnym show. To jest show. Tak. Ale ten show poprzedzony jest czymś takim, co się nazywa nawet, nie wiem, konfrontacja. Bo w ogóle w tych sztukach walki to jest tak zwany trash talk chyba, tak? Tylko, właśnie. I będziesz troszkę temu, będziesz musiał, posłuchaj, chcąc, nie chcąc, nie wiem, jak ty sobie z tym poradzisz. Ja już tego nie mogę uniknąć, bo już na Instastory gdzieś tam coś ciągle już się... Już cię Daro Lew tam zaczepia. Tak. Wiesz, ale jest mistrzem takiego trash talku. Czy ty zejdziesz do jego poziomu? Nie, ja rozumiem tą ideę tego wszystkiego. Jak dopóki to jest... No ja nie widzę tak Leliska, który zacznie obrażać go. Ale właśnie, ja nie chcę nikogo obrażać. Ja myślę, że dopóki to ma jakiś smak, chociaż ktoś się uśmiechnie, oczywiście jeśli to nie jest poprzedzone K.I.H., tylko że po prostu faktycznie gdzieś tam jest to w formie żartobliwej, albo faktycznie gdzieś może jest jakiś chęć dania sobie po twarzy, no to ja to rozumiem. No i ja po prostu będę sobą. No jeśli ktoś faktycznie będzie gdzieś tam do mnie... No wiesz, będziesz sobą, to będziesz nudny w rozumieniu tego świata, bo nie będziesz wystarczająco zaczepny. Ale widzisz, byłem w konkurencji z Kokotyczce nudny? Wchodzisz do świata, którego myślę, że nie rozumiesz, bo ja też go do końca nie rozumiem. Wiesz, ja bym się nie odnalazł w tym wieczorze, mówię zupełnie szczerze, w tej konfrontacji, no bo od czasu do czasu, wiesz, no można się pośmiać, bo to jest tak głupie, że aż śmieszne, ale w pewnym momencie wyobrażam sobie, że poczujesz zażenowanie. Wręcz. No ale do pytań. Ja jestem ciekaw też, jak to będzie. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli faktycznie ktoś mnie wyprowadzi z równowagi, to kto wie, no to może zobaczymy Liska w zupełnie nowej odsłonie. Ale mnie tak ciężko wyprowadzić z równowagi. No nie wiem, co musiałoby się stać, żeby... To nawet nie chodzi o wyprowadzenie ciebie z równowagi, tylko chodzi o to, że znajdziesz się w sytuacji, której sam będziesz się po części wstydził. Na zasadzie podczas tego wieczoru pomyślisz sobie, o kurwa, co ja tu robię? Ale wiesz co, gadam z wieloma ludźmi, którzy gdzieś śledzą właśnie te walki freakowe. I oni wiedzą, że to jest... Niektórzy faktycznie za bardzo się wczuwają, ale że jest gro takich osób, na przykład jak Ludwiczek, który ma taką ciętą ripostę, miał czy ma, bo nie wiem, jak to tam jest u niego z tym Fejmem. Prowadzący mają super świetne cięte riposty, oni szybko ucinają. Mi się podoba taki żart z siekierką, taką wiesz, nie? Że nawet ta osoba, z którą rozmawia prowadzący, on do końca nie wie, z czego jest beka. Także ja czuję, że to grono odbiorców będzie wiedziało, o co jest gra, jak to czyli jeszcze angielski humor, który będzie... Ja nie wiem, czy ja umiem, ale staram się. Poza tym ja jestem gościem, który się ciągle uśmiecha i wiesz, czegoś najbardziej boję? Face to face. Bo ja się po prostu boję, że wybuchnę. A nie, no to ja jestem, ja nawet muszę ci powiedzieć, że rozmawiałem z chłopakami z Fejmu przed twoją wizytą, ja nawet powiedziałem, przecież jak Dario Lew zrobi to swoje no to przecież ty wybuchniesz śmiechem. Przecież nie dasz rady. Nie, no może dam radę, może sam krzyknę. Nie dasz rady. Zobaczymy, może zrobimy konkurs na okrzyki. Słuchaj, ja też przed każdym skokiem krzyczę to i prawda. Też mają ze mnie bekę niektórzy tyczkarze, już teraz nie, bo już przywykli, że ten Lisek to... No masz szeroką taki, wiesz, otwór gębowy wielki. No to jest takie faktycznie bardzo wielkie, szerokie. Tak, to prawda. No może tak, może w ten sposób pójdziecie, ale słuchaj. Tylko mów do mnie łatwym językiem. Dzisiaj napisał do mnie jeden drukowany literami. Dzisiaj napisał do nas jeden z widzów. Uważam, to było dosyć zasadne i bardzo ciekawe pytanie. Musisz się z nim zmierzyć. Jesteś dzisiaj, jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, jesteś pewnie idolem dla młodzieży, dla młodych być może skoczków, przyszłych lekkoatletów, którzy patrzą na ciebie trochę jak w obrazek, no bo widzą wielokrotnego mistrza, medalistę Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, no kogoś, kim chcieliby zostać. A takie friki, to może być trochę one way ticket, wiesz, że ciężko ci znowu będzie po takich głupotach być znowu tym samym Liskiem z autorytetem. Tak. Jego pytanie. Tak, i jest pytanie, czy nie masz pewnych obaw z tym związanych, chyba że w ogóle ciebie to nie dotyczy. Ale wiem, że los młodych sportowców, młodych adeptów lekkiej ci jednak leży na sercu. Tak, leży mi, zwłaszcza, że organizuję różne akcje dla młodzieży, dla dzieci. Zresztą wszystkich serdecznie zapraszam 16, gdzie ta kamera, ta? Tu, ta. 16 września na Jasne Błonia w Szczecinie, meeting mega profesjonalny dla młodzieży.
młodzieży i nie tylko dla wszystkich, którzy chcą skakać. Także ja tam będę. I, czyli i to będzie... sobota? Tak. W sobotę. Okay. Więc ja się angażuję w promocję lekkoatletyki, sportu. I tak rozumiem też to, to jak ten zarzut, że będę w innym miejscu. No. Spoważniałeś. Bo myślę, jak to odpowiedzieć, no to ciężkie. Mm. Naprawdę, to jest dla mnie ciężkie pytanie. No to jest ciężkie pytanie. Tak, uważam, że to było fajne. To jest ciężkie pytanie. Mm-hmm. No nie wiem, no sport po prostu umożliwia wiele rzeczy. Ja wybrałem tak, jak wybrałem. Dla mnie to też była trudna decyzja, czy się faktycznie decydować na te friki. No jakby też rozumiem potrzebę tego, że żeby coś osiągnąć, trzeba w dzisiejszych czasach dotrzeć do większej masy ludzi, mhm. i może te friki mi udostępnią ten większy odbiór, przez co będę mógł robić więcej fajnych rzeczy, albo więcej osób będzie na mnie zwrócone. No i może ktoś się zainspiruje właśnie skokiem, utyczce albo czymkolwiek, zwłaszcza, że właśnie nie chce kończyć tej kariery i w to mi ludzie też nie wierzą, bo ciągle zarzut jest taki, że tu już mu nie wychodzi, to idzie do frików. Mhm. No mówię, to jest takie gadanie ze statystyk i to mnie to tak trochę też boli, bo ten sezon był naprawdę dobry. O tyczce porozmawiamy. Jeszcze ciągle fliki, ciągle pociągniemy ten. Dobrze, nie mam problemu. Ja myślę, że czego się zdążyłeś już nauczyć? Nie. Ja chcę porozmawiać o tyczce, bo ona mi się wydaje być dużo, dużo ciekawa. To ze mną. Strasznie mi nie lubię go. Nie lubisz go? Nie, a ja go lubię nie, wtedy. Nie. Ja ci go mogę podarować później. Czego się już zdążyłeś nauczyć? Albo inaczej, kiedy się ostatni raz biłeś? No właśnie, się biłem wczoraj. No. Ale nie, że taka walka uliczna. No nie, no ja, nie. Przesady. Ja w ogóle no. Kiedy się tak biłeś? No to jak byłem już bardzo dawno temu. Ja mam? 18 lat plus VAT, no to 12, 14 lat temu, ale ja nigdy nie byłem agresywny. Ja nie jestem agresywny w tą stronę, dlatego ja nawet na sparingach teraz, jak jesteśmy z chłopakami, to gdzieś tak troszeczkę może za więcej sił użyję. Ja w ogóle w nikt nie trafiam w ich twarz. Oni trafiają w moją. Ale czasem mi się uda. Czyli jesteś na razie wojownik czołowy. Tak, dokładnie. Wszystko w czoło. Więc gdzieś czasem mi się uda trafić i ja wtedy mówię, o sorry, no nic nie. Piotr, ty chciałeś to zrobić. A ja, no tak, zapomniałem, że chciałem to zrobić. Wracając do tematu. Biłem się bardzo dawno temu, z 12 lat temu i może na moje 3 bitwy 3 były przegrane, bo mówię, ja nigdy nie byłem gościem, który pierwszy wyskakuje i chodzi tutaj na solo, tylko raczej jak już faktycznie gdzieś tam był większy, było ich więcej, to ja wtedy gdzieś tam starałem się być i supportować kolegów, którzy gdzieś tam coś tam. No jesteś duży, więc mogłeś być tam... A wtedy nie byłem, bo ja zawsze byłem taki szczurek mały, no. Więc ja nie pamiętam, nie mam takich nawyków, że ręce do gardy albo gdzieś jakieś ciosy, więc uczę się wszystkiego od zera. Może to dobrze, może to niedobrze, ale jest naprawdę to jest ciężko. Zdecydowanie niedobrze, muszę ci powiedzieć. Dobra, no to ile masz tygodni do walki? No dzisiaj mamy który dzisiaj jest? 12, 29, no to mamy 35 dni, nie? No ci powiem... Wyzwaniowo, żeby się nauczyć wszystkiego od zera. Takie piątki już masz, tak? Dała coś już, podobnego. No, już się tym... Pokaż, bo ja nie widziałem takich filmowskich, to nie widziałem. No, możesz sobie założyć. Ja sobie założę, sprawdzić. Bo ja zobaczę, czy to boli. XL to pewnie twoja łapa. Tak, dokładnie, no. No i wiesz, no, wchodzisz i jedziesz. Mówią, ja nigdy się w takich nie biłem, ja tylko w bokserskich. Ósemki bokserskie to są małe rękawice, albo dziesiątki to są małe, też takie orzeszki. I tym to, i tym to, wiesz, to jest fajne, bo tym jak dostaniesz w tubę, no to faktycznie poczuć, ale jest to zdrowsze niż przyjąć więcej ciosów, wiesz, rękawicami bokserskimi, takimi tymi małymi piąstkami. No także, wiesz, jak cię tutaj daro pokaleczy, to... jak we mnie wjedzie, to jak dzik w szyszki. No, niewykluczone, no. Kochani, naprawdę, skończcie z tym, że je będzie łatwo, bo ja coś czuję, że to Daro się przygotuje. No. Ja naprawdę go nie lekceważę. Czy zamierzasz się skontaktować? On będzie krzyczał na mnie, a ja będę w strachu. Czy zamierzasz się skonsultować z Piotrkiem Świerczewskim? Czy traktujesz to poważnie w ogóle? W sensie przygotowania moje? Tak. Tak, bardzo poważnie. Ja do tego masz podbite oko, muszę powiedzieć. Przyjechał. Nie mam. Spójrzcie. Nie mam. Jest teraz bardzo dużo nasza Paulina włożyła w to, żeby go zamalować. Pół szpachli poszło. No masz delikatnie, ale słuchaj, no normalna sprawa, no jak się chodzi na sparingi, to się ma podbite oko, no normalna rzecz. Więc wracając, traktujesz to poważnie, rzeczywiście? Tak, nie, przygotowania do tego traktuję poważnie, bo to jest właśnie, mówię, o tym, od czego wyszliśmy. Ja to traktuję jako wyzwanie swoje, ja to traktuję
na maksa, żeby z tego wyjąć jak najwięcej, czyli ja już widzę większą mobilność w biodrach, mam nadzieję, że to mi się przyda też dotyczki i na tych treningach się poświęcam. Jest naprawdę ciężko, to jest całkowicie inny ruch. To wszystko, ja jestem od zera. Maciej Jewtuszko, który jest moim trenerem, który pomaga mi w tym wszystkim, no to weź sprzęt. I ja tak stoję i mówię, co mam zrobić, jaki sprzęt wziąć? O Boże, zapomniałem, że to trzeba wszystko tłumaczyć od zera, nie? Więc chodzę i staram się z tego wyciągać jak najwięcej. I przykładam się, tak mi się wydaje. Słuchaj, kilka tygodni temu był tutaj Robert Karaś. Ironman 10-krotny, wpadł na dopingu, właśnie przygotowując się do walki w Fejmie, co potem miało konsekwencje w jego późniejszej próbie bicia, nawet udanej próbie bicia rekordu świata w podziesiętnym, jeśli tak mogę powiedzieć, Ironmanie. Nie o nim tu będę mówił, ale zapytam cię o doping, ponieważ no nie ma co gadać. W Fejmie, w KSW, w zasadzie we wszystkich federacjach MMA oprócz UFC, tej największej, nie ma badań antydopingowych. Wolna Amerykanka. Nie sugeruję, że ty będziesz się przygotował, biorąc doping. I nie chcę też sugerować, że Darolew jest... Ja nie mogę nawet, szczerze, bo jestem w takim systemie, który nazywa się Adams. Oczywiście. Czyli muszę codziennie podać gdzie miejsce jesteś? Kontroli. I mogą cię skontrolować wszędzie, gdzie chcą. Nie mówię o tobie, ale mówię o ludziach, którzy są wokół ciebie. Z którymi się będziesz bił. Nie wiem, czy Daro, konkretnie on, ale wiesz, jest jednak pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że uprawiając coś troszkę dla fanu, trochę dla adrenaliny, trochę dla pieniędzy, nie ma co gadać. Jasne. Nagle znajdziesz się w sytuacji dla siebie cholernie niekomfortowej, bo może się zdarzyć, że doznasz kontuzji właśnie dlatego, że ktoś jest nafaszerowany środkami, którymi nie powinien być nafaszerowany, uszkodzi cię mocno. Nie wiem, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ale wiesz, ale tak na dobrą sprawę, pomijając ten doping, to takie samo pytanie mógłbyś mi zadać na treningu tyczkarskim. Bo my na treningu tyczkarskim też nie robimy bezpiecznych rzeczy. Kumam. My też latamy na bardzo wysokich wysokościach. Nienawidzę tego. Masło maślane. Tak. No, na dużych wysokościach. No, duży jak brzoza, głupi jak koza. Jest stary, się mówi wysoki. I to samo mógłbyś mi zadać do mojego... No tak, ale tam mojego... jest jednak taki kontaktowy sport. Tutaj tak, jest a tutaj jesteśmy ciągle na granicy. Wysyłani jesteśmy, podchodzimy do krawędzi i trener ci mówi, zrób jeszcze ten, wysuń te palce jeszcze poza krawędź. Mhm. No i to też jest niebezpieczne. Ja też mogę się nabawić kontuzji 2 tygodnie, czy tam 3 tygodnie po Fejmie na treningu. Rozumiem też, że się o mnie boicie, no ale ja mówię, mam 18 lat plus VAT, swoje wtyczce nie, że zrobiłem, bo jeszcze jestem ambitnym sportowcem, chciałbym jeszcze trochę pazura pokazać i udowodnić, że mogę skakać i cieszyć nasze serduszka na arenach międzynarodowych, ale... Skończę tym. Dobrze. Maciek Turski, który jest na czacie, tutaj jako administrator poprawię. Maciek Turski to jest chłopak, który u nas się zajmuje właśnie sportami walki, MMA. Mówi, że badania, napisał, że badania są w wielu organizacjach, we Francji, w PFL, w ONE. Maciek, sorry, nie wiedziałem tego, myślałem, że tylko UFC. Także Maciek tutaj mnie koryguje. A ja ci powiem też, że Fame MMA, chyba nawet w Wikipedii, to jest show z elementami sportu. To nie jest gala sportowa. W sensie, że tam się biją po prostu, czy tam celebryci, czy tam znane osoby. I ja też trochę tak do tego podchodzę, że to ma być show, mamy się tym bawić. I mam... Dla niektórych jest to rozrywka niższych lotów, dla niektórych jest to pół życia. No ale o to w tym wszystkim biega. Ja wiem, tylko że jednak przypadek Roberta, chociażby Karasia, pokazał, że no, człowiek zrobi wiele, żeby dojść do formy, bo on akurat był po kontuzji. Zażył, jak się okazuje, środki, sam się do tego przyznał, które sądził, że mu pomogą w leczeniu kontuzji, co było bzdurą, bo tamten środek nie leczył kontuzji. Tam było meldonium, czyli coś, co ci poprawia wydolność. Ja już mam dosyć, ja myślę, że już Roberta nie kopmy, bo Robson, myślę, że na pewno ma ciężkie dni. Ja trochę też gdzieś tam ja uważam, że szkoda, że tak wyszło,
bo naprawdę przeżyć taki wysiłek, co on przeżył, to nawet nieważne na skrajne, czym, nawet nieważne na czym byś był, to i tak jest mega wyczyn. No, no szkoda, że tak wyszło po prostu. Tak bym to skwitował. Tak, ale Roberta. Ja Roberta daję jako, wiesz, jako przykład tego, że no, ale, nie wiesz nawet z kim tutaj się spotkasz, bo tu mogą być z jakim lwem. Z jakim lwem? No, z jakim po prostu lwem? No, trochę masz rację. No to jest wyzwanie. Razy 10 już. A i na ile walk podpisałeś umowę? A na jedną i więcej. A ja słyszę coś innego. A ja powiem, że jest walka 29 września, a później są igrzyska. A ja chciałbym powiedzieć, że słyszałem, że na 5. A może dobrze słyszałeś, a może nie. A ja widzisz. Nie mogę mówić na temat kontraktu. A widzisz, bo to by pokazywało, że to jest dopiero one way ticket, ale rozumiem, nie, że bo to nie jest one way ticket, bo ja nigdy nie powiedziałem, że nie będę chciał. Bo to są igrzyska teraz. Ja chcę się przygotować do igrzysk. A później są mistrzostwa świata po igrzyskach na dworze. I ja nie powiedziałem, że nie będę się do mistrzostw świata przygotowywał, ale może zrobię jedną więcej walkę. Okej. To w takim razie już na koniec tego wątku i popatrz, i będziemy mieli go z bańki. Zamkniętego potem, No ale na pewno będzie jakoś wracało, nie, bo... Nie, no jakiś telefon, ktoś zadzwoni. No będą linie telefoniczne, no, na pewno ktoś tu cię skajtuje. Dzwoncie, hejtujcie. Tak, włączamy linie telefoniczne, możecie dzwonić 486 65 56. Żona, zadzwoń do mnie, będzie miło. Żona, zadzwoń, niech będzie miło. Tak. Ale chciałbym ciebie zapytać jeszcze, jak się środowisko... lekkoatletyczne do tego odniosło. Czy nie ma, czy jest tak, że o, fajnie, fajnie, Lisu będziemy ci kibicować? Czy są głosy raczej nie, no, oszalał, zwariował, po co mu to, gdzie tam? I za dużo nie dostałem. Sprzeniewierzył naszej dyscyplinie sportu. Tak, byś to powiedział, że sprzeniewierzył się? Ile nie razy wiem. Mam tłumaczyć, że ja nadal chcę skakać o tyczce, ja po prostu widzę fajną odskocznię dla siebie. Ja jestem Lisek, ja zawsze robiłem takie rzeczy, no, crazy, tego się, o tym się nie mówiło, bo ja się nie pytałem o zdanie, czy ja mogę skoczyć ze spadochroną, czy na bungee, no bo to właśnie, nie było takie kontrowersyjne. Skok na bungee to nie tutaj, jest takie. No właśnie, tutaj bardziej to odczuwamy wszyscy. I ja za dużo telefonów z mojego lekkoatletycznego środowiska nie otrzymałem, nie, ale wiem, że są różne zdania, właśnie tak jak powiedziałeś, jedni wspierają, inni mówią, że może po karierze, że nie fajnie. I ja to rozumiem, ja to wszystko rozumiem, taką decyzję podjąłem i tutaj się znaleźliśmy dzisiaj. Czy mamy telefon pierwszy? 486 65 56, to dzwoniła się do nas pierwsza osoba, nie wiem czy o skoku o tyczce, czy na bank. MMA, czy może o życiu? Z czym do nas dzwonisz? Możesz strzelić, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, bo sam nie wiem. Facet, jestem przekonany. Ja też. Chłopiec. Tak jest. Chociaż powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, nie wiem. Ale jest większe niż Lila. Chyba tak, no tutaj wiesz, dziewczyny się do nas dodzwaniają, ale jednak rzadziej. Nie, ale ja mówiłem o swoim dziecku przyszłym. O to chodzi. Bo też nie wiem, jaka jest płeć. No to jedziemy, z czym do nas dzwonisz? Dobry wieczór. Chciałem się przywitać, pozdrowić i chciałem zapytać pana Piotrka. Najpierw chciałem w ogóle zhejtować pana Piotrka, że jest taki dość opryskliwy i taki, powiedzmy sobie, niedostępny dla dziennikarzy, ale okazuje się, że jest całkiem zajebistym gościem. Więc generalnie no, odwołuję to pytanie. Ja opryskliwy dla dziennikarzy? Ja też nie zauważyłem. Ja staram się być dla każdego i być do końca, nawet na stadionie, jak jestem i rozdaję autografię, czy rozmawiam z ludźmi, to kto chce, to podchodzi do mnie po konkursie oczywiście, no bo wiadomo, że się nie będę... Opryskliwy, ale taki trochę niedostępny, bym powiedział. No ale podczas zawodów trudno, żeby był dostępny, nie? Bo tam jest koncentracja. Nie, mówię już, mówię już po zawodach, no ale mniejsza o to, mniejsza o to. Mniejsza o to. Chciałem też troszeczkę zapytać o to MMA, no ale też jakby powiedziałeś wszystko, więc chciałbym się tylko zapytać, czy wierzysz w to, że pokonasz 6,03 albo więcej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. 6,02 to jest twój rekord życiowy, czy 6,03 albo więcej jest możliwe. A w sumie myślałem, że mi łatwiej przyjdzie odpowiadanie na to pytanie, ale jednak tak się chwilę miałem takiego zadumy i stwierdziłem, że... Więc tak, 2021 bardzo ciężki sezon dla mnie, 2022 coś tam się ruszyło, ale też bardzo ciężki sezon dla mnie. 2023 pokazał mi i mam nadzieję, że wam, że mogę skakać wysoko.
Ale czy 6.03 jeszcze raz kiedykolwiek skoczę, to nie wiem, bo uważam, że skoczyć jeszcze raz 6 metrów jest ciężej niż za pierwszym razem. Hmm. Wyjaśnij. Bo wiem, na jakim miejscu byłem, wiem, co miałem w głowie, wiem, ile miałem siły, jakiej techniki używałem i żeby to teraz znowu wszystko zagrało, to jest naprawdę piekielnie ciężko. To jest naprawdę piekielnie ciężko to osiągnąć. Ale to dlatego też, że masz... No, świadomość tego, jak to było wtedy. Aha, ile treningu musiałeś włożyć, żeby to mieć. Ja naprawdę uwierzcie mi, albo nie musicie mi wierzyć, ale powiem, że ja się przykładam do treningów i staram się później jadąc na zawody nie pluć sobie w brodę, że czegoś nie zrobiłem. Dlatego też na przykład troszeczkę później się zacząłem przygotowywać do fejmu, bo ja jeszcze miałem sezon startowy. Mimo, że gdzieś już mnie widzieliście, że już artykuł poszły, to jeszcze miałem start w Szczecinie, w Start Wesel i ja tam chodziłem normalnie na treningi i skakałem i robiłem wszystko tak, żeby jeszcze na tych startach się z dobrej strony pokazać. Więc będę nadal robił to w mojej mocy, żeby skakać jak najwyżej. Ale czy 6.03 uda mi się? No, chciałbym bardzo. Lisu, a powiedz mi, nie jestem gościem, który ci powie, że jutro skoczę 6.03, no bo to jest, będzie wystane z palca. A skaczesz? No. Na treningach? Na gumie? Zdarza ci się? Nie, bo to nie. Na treningu się skacze. Nie skacze się takich, niższe wysokości. Tak. Dobra, to nie wiedziałem, ale kiedy spojrzę na, gdybym tak wykres twoich wyników sezon po sezonie mógł rozrysować troszkę jak taki wykres giełdowy, prawda? Mhm. No to jednak jest okres, nie ma co gadać, Bessy. Była Hossa, było to 6.02, a potem tak z sezonu na sezon tak hop i tak jednak jest. No ale widzisz, teraz mamy 2023 i byśmy odbili. Jest lekkie odbicie, nie aż takie, nie ma tej... No wiesz, nie ma... prawie 5.90, no to jest, bo 5.87, bo 5.80, tak, no, w było, tym sezonie. A było rok wcześniej 5.80 bodaj, tak, no. 5.87 skoczyłem, nie chcę was teraz skłamać, czy w Doha, czy w Londynie, ale w jednym i w drugim byłem brązowym i w srebrnym medalistą, więc to też świadczy o tym, że ten wynik jest wysoki. Przyszedł Armand Są medale. Przyszedł Armand Duplantis i trochę nam pokazał, że jesteśmy, że można skakać wyżej, ale to też nie jest tak, że taki poziom zawsze będzie w konkurencji skoku lotyczce i może się okazać, że za rok będzie wystarczało 5.70 na medal. Jest wynik, kurczę, nie pamiętam jak się nazywał ten sportowiec z Ukrainy, który skoczył 5.70 chyba 5 i był trzeci na Igrzyskach Olimpijskich. Mm-hmm. Parę lat temu, tak? Tak. No, zaraz go sprawdzę w takim razie, kto to mógł być. No. Odbierzmy telefon, kto jest z nami? Halo? Halo? Cześć. Jesteś? Dobry wieczór, tutaj Rafał z Torunia dzwoni. Chłopaki, poczekaj, zanim zaczniesz mówić. Moim zdaniem chłopaki nie wyłączyliście tutaj klimy i klima nam dosyć skutecznie zagłusza... głos. Telefony, tak więc albo wyłączycie klimę, albo nam dacie głośniej telefony. A ja sprawdzę tego Ukraińca, który na igrzyskach skoczył. Słuchamy ciebie uważnie. Tak, ja mam pytanie do Piotra. Chciałem zapytać o ostatnie mistrzostwa w Budapeszcie. Zająłeś tam 9. miejsce, skoczyłeś 5.75. I mam takie pytanie, bo przełożyłeś 5.85 wypróby na 5.90. Nie udało się nie skoczyć, zająłeś 9. miejsce. I chciałem tak zapytać, czy jakbyś to skoczył te 5.85, to czy to miejsce ocence by cię zadowoliło, czy no walczyłeś już o najwyższą stawkę, czyli o medal? Fajne pytanie, dzięki. I myślę, że wielu kibiców nie jest tak zorientowanych jak ty w tym, co się wydarzyło właśnie na Mistrzostwach Świata. Ja myślę, że 5.85 było zdecydowanie w moim zasięgu, ale ja tam nie jechałem skoczyć jak najwyżej, tylko zająć jak najlepszą lokatę. I tak to jest zawsze na Mistrzostwach Świata, że robi się wszystko. Ja też te przekładania właśnie tych wysokości były po to, aby zająć jak najwyższe miejsce. Ale nawet jak powiedzmy skoczyłbym te 5.85 i byłbym szósty, no to nadal bym zaryzykował powiedzmy jakieś tam przenoszenie, żeby jednak walczyć o medal. Także takie było moje założenie. Tak. A czy nie było z tyłu głowy walki o stypendium, o to 8. miejsce? Nie, sorry, że tak szybko odpowiem, ale nie było w mojej głowie walki o stypendium, bo ja jechałem tam zdobyć, w mojej głowie przynajmniej, medal, a stypendium, no co mogę dużo powiedzieć, powinno być troszeczkę inaczej to poustawiane
tych naszych przepisach, że te fundusze powinny być inaczej rozłożone. I taka osoba jak ja, czyli powiedzmy już gdzieś tam z jakimiś tam zasługami małymi, no to powinna jechać tam walczyć o medale, a nie o to, żeby walczyć o stypendium. A opowiedz mi, jeżeli mogę pociągnąć wątek naszego widza i ostatnie mistrzostwa świata w Budapeszcie. O taktyce w skoku o tyczce. Mm-hmm. Ja rozumiem, co do nas mówisz, rozumiem, dlaczego przekładasz wysokości, żeby skoczyć wyżej, żeby po ewentualnym zaliczeniu tej wysokości się skoczyć podnieść, odpowiednio tak? wyżej, ale co by było, gdybyś jednak próbował zaliczyć tę wysokość niższą, co mimo wszystko pewnie jest prostsze niż skakać wyżej i mieć tylko jedną próbę, bo tam tylko przynosisz dwie, sobie na skok, no. czy dwie, no to no. Czy dwa skoki. No i potem znowu zaczynać od nowa. Jaki to ma wpływ na twoją kondycję? No bo tutaj bo to jest uwagę, zaczyna że, liczba skoków no być właśnie, ważna. Zwróć uwagę, że prawdopodobnie mogłoby tak się wydarzyć, że w tej trzeciej próbie bym zaliczył tą tak. wysokość, a i tak byłbym na tym sam, na tej to samej prawda. Lokacie. Tylko, i później że miałbyś znowu trzy skoki. Mhm. No i znowu masz tych no nie jesteśmy w stanie na każdej próbie gdzieś tam tyle tych skoków oddać. Mhm. Także gdzieś musisz kalkulować między twoją motorycznością, twoim... szybko pomóż mi, to twoim wysiłkiem, nie, twoimi zasobami mm-hmm. energetycznymi, tak. a techniką i tym, co możesz zrobić. A na ile to układasz? Czy to też zależy od twojego przygotowania fizycznego na konkretne zawody? Od 6 do 8 skoku one są najwyższe, najlepsze, okay. więc tak gdzieś mm-hmm. staram się trafiać z tymi najwyższymi skokami, no, ale ja akurat jestem zawodnikiem takim, który bardzo dużo skacze na treningach, i bardzo często i bardzo dużo, więc ja potrafię wytrzymać troszeczkę więcej tych skoków. Ale w tamtej chwili, na tych mistrzostwach świata, to rozwiązanie wydawało mi się najbardziej sensowne, że mm-hmm. przekładamy, jak uda się skoczyć, to od razu się przenosimy o parę oczek wyżej i to okay. tak już solidnie, nie? Bo to już tam to 5,90. Czwarte było też 95. O tam było na wysokim poziomie. Czwarte, piąte miejsce. Tak, czwarte, piąte miejsce. Kiedy skoczyłeś ostatni raz 5,90? No bo to też już parę lat. Kurczę, nie pamiętam, czy to było w 2020. To było. Ciebie zaskoczyło, że w konkursie... Nie wiem, czy jeszcze jesteś, drogi widzu, z nami? Nie ma. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, jak najbardziej. Czy ciebie zaskoczyło to, co zrobiły dziewczyny w swoim konkursie skoków? One skaczą, okazuje się, że zajmują pierwsze miejsce ex aequo i w tym momencie mogą... Nie zaskoczyło mnie to, bo w konkurencji skokotyczce i skoków zwyż taka jest troszeczkę tendencja, tak. no bo... Ale ja jestem fanem jednak walki o to pierwsze miejsce. Mi jako kibicowi już wtedy, bo już oglądałem to z zaciśniętymi kciukami za dziewczyny, to mi brakowało trochę tej walki o to pierwsze miejsce. Nie? Bo powiedzmy, co się stało. Podobnie jak na poprzedniej wielkiej imprezie, tylko że w skoku wzwyż, kiedy Barsim dogadał się z Włochem i zajęli ex aequo pierwsze miejsce, dogadali się co do złotego medalu igrzysk. Tak tutaj w tyczce kobiet też dziewczyny podeszły do siebie i nawet jedna z nich powiedziała, to co, skaczemy dalej, a ta druga miała taką minę. No to jest takie, jedna drugiej dała błogosławieństwo. Tak, możemy nie skakać, choć się przytulę i idziemy po medal. Właśnie. I obie, to Australijka i Amerykanka. I Amerykanka tak. rzuciła, to co, skaczemy dalej, a Australijka zapowietrzyła się tak. lekko. Ostatecznie dziewczyny, nie, żartowałam, podzieliły się tym pierwszym miejscem. Schodziłyby z wysokością, tak? Schodziłyby z wysokością. I jeszcze są na tej samej wysokości, na czwartej próbie. Jak nie skoczą, to schodzą, skoczą. Aż któraś skoczy, taki jak złota bramka w piłce nożnej. Ale to już by było, słuchaj, bo one miały sporo tych skoków. Tak. To już by było wysiłkowo ciężkie. Dogrywki w ogóle w konkurencji skokotyce, w skoków wzwyż, to są ciężkie, bo już no jest, z reguły jak wygrywasz, to masz najwięcej tych skoków, albo po prostu gdzieś tam najwyżej skoczysz, no to wiadomo, że tych emocji jest mniej. No i później to trwa i tych skoków może być naprawdę bardzo dużo. Ja pamiętam swoją dogrywkę z mistrzostw Polski i już nie pamiętam. Chyba z Rafałem Trokowskim. Skończyliście poniżej 5 metrów. Kurczę, chyba 7 skoków oddaliśmy w tej dogrywce i ja już później lądowałem w dołku, on też gdzieś tam i któremuś z nas się później udało. To było tak, że dogrywka i nagle udało się i tobie i jemu skoczyć? Tak, i później idzie poprzeczka do góry i później znowu skaczemy. Już męczenie było. Tak, to już ojej, już później modliłeś się, żeby dobiec do tego dołka, żeby już nie było siary, nie? No, także... Żeby się nie przewrócić. Tak. A gdzieś udało się ręce wystawić do góry i oddać skok. O, jest, ej, kurczę, jednak nie. Odbierzmy kolejny telefon. Kto z nami? Halo? Dzień dobry. Cześć. Paweł mówi. Cześć. Paweł.
Mam pytanie tutaj do pana Piotra, do Piotra. Do Piotra, do Liska, do Piotra. Do Piotra, do Liska. Chciałem zapytać, co skłoniło cię do startu w Fejlema? Czy to było, czy to po prostu finanse? Chciałem cię też zapytać, jaka jest twoja, że tak powiem, sytuacja finansowa, w sensie jako sportowiec, czy po prostu to cię tak wymusiło? I czy zastanawiałeś się, co będzie, załóżmy, jak przegra z tym Daro Lwem? Czy myślisz, że już fajnie będzie skończony, czy co myślisz na ten temat? Co myślisz na temat Daro Lwa? Jeszcze mam trzecie pytanie. Nie zapamiętam. Jezu, ja też piszę tak. Dobry, to starczy, to nie będę to wracał. Nie, no dawaj, poczekaj, zadaj już, zadaj, ja sobie zapisałem. Znaczy nie, no chciałem o tą formę zapytać, tak? No bo tak jak tutaj Smoku wspominał, że jest troszkę bezsa, tutaj wyników jest troszkę, idzie w dół. I właśnie czy ta fame nie przeszkodzi troszkę, nie? Czy myślisz może po prostu tylko tak mówisz, a fame i nie będzie później skakać? I to wszystko. No to tutaj ja wiem, to była tak, jak chciałeś taką szpilkę trochę wbić, ale tak się zreflektowałeś, że a dobra, no może uśmiechnięty, to może tak delikatnie go potraktuję, nie? Nie, tam po prostu wykręciłem i kurczę, w sekundę się połączyłem. Spoko, więc odpowiadam na pierwsze pytanie. Finansowo nie jestem osobą majętną, taką, że nie wiadomo jakim furami nie jeżdżę, nie wiadomo jakim pałacu nie mieszkam, ale stać mnie było na to, żeby nie wystartować w Fejmie. Okay. Czy taka odpowiedź jest satysfakcjonująca? Ja bym cię zapytał jeszcze inaczej. Jak mają się zarobki w Fejmie w stosunku do zarobków w lekkiej atletyce? No to też pytanie, a no to ile walk w roku, i no to jest takie bardziej złożone. No dobrze, no to cały mój kontrakt mam w porównaniu do całej swojej kariery. No nie wiem, no to powiedz mi, czy jedna walka z Fame MMA to jest jeden sezon w lekkiej? Nie, w sensie, że w lekkiej jestem w stanie zarobić więcej w sezon. Okej, niż na jednej walce w Fejmie. No to jest jakaś wyznacznik, tam odpowiedź. Tak. Dobrze. Ale czy się też nie ukrywajmy... Nieznacznie czy znacznie? Wyznacznik. Wyznacznik. Jest to jakiś wyznacznik. Nie ukrywajmy też, że konkurencja z Kokotyczce jest o tyle lukratywna, że mamy więcej tych meetingów takich w centrum handlowym, na rynku, gdzie organizatorzy są w stanie zapłacić pieniążki, no bo ona jest widowiskowa, nie? No i mamy tych meetingów troszeczkę więcej. No jednak no i nie wymaga 400, dużo miejsca. Na 400 bardzo. Metrów, jak miałbyś, no to jednak musi się odbyć na stadionie, a my możemy wyjść z tą tyczką na zewnątrz. Więc to jest taki plus właśnie finansowy u nas w tyczce. Choć nie ukrywam, że lekka atletyka nie jest najlepiej opłacanym sportem w Polsce, ani w ogóle na świecie, więc to nie jest też tak, że żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja jakby nie mam złego życia, ani ja nie, jakby ja, jak już wcześniej wspomniałem, nie byłem takim konsumpcjonistą. Tak. I starałem się to wszystko, co gdzieś tam uciłam, to gdzieś tak inwestować, żeby spać spokojnie. I stać mnie na to, żeby sobie rano z żoną wypić kawkę. A teraz będziesz miał na kawę z mlekiem. No teraz będę miał na kawę z mlekiem. No. Było jeszcze pytanie. Jeśli mogę wtrącić, to Fame dla kasy czy dla Fejmu? To bardziej dla Fejmu wtedy. Jak takie pytanie, to bardziej dla Fejmu. Ale jak już wcześniej wspomniałem, ja już chyba nie wiem, czy będę tłumaczył, ale faktycznie naprawdę jest to dla mnie przygoda. I może będę tego żałował, bo może się tam nie odnajdę, bo może mnie zjedzą media, albo Daro wysypie mi na głowę pieprz, ale ja to traktuję jako przygodę. A co będzie, jak przegrasz? A co będzie, jak przegram? No co będzie, jak przegram? No to jest, no to taki jest sport też, to jest raz, a dwa, no taka jest kolej rzeczy, no jak będzie lepszy, no to przegram, jak będzie gorszy, no to nie przegram, no będę się martwił później. Na razie staram się przygotować jak najlepiej do tej walki. Naprawdę nie lekceważę Darka. A poznaliście się już? Nie, nie poznaliśmy się. Poznaliśmy się na Instastory. Co mi też tak, nie, że nie odpowiada te zaczepki instastorowe, ale gdzieś inaczej do tej pory to się odbywało na moich social mediach, więc to jest show. No, wszystko się może zdarzyć. Myślę, że Darek też się przygotowuje do tej walki, ja też się przygotowuję do tej walki, jestem świeży. Zacząłem dopiero treningi, tak naprawdę może tych treningów miałem może niecałe 10, myślę, że nie było tam 10 treningów. Więc z Darem trzeba się przygotować do konferencji bardziej, myślę. Tak, myślisz, do konferencji. Dużo osób mi to mówi właśnie, ja też, a jak się przygotować do tej konferencji, mi powiedz wtedy.
To nauczyć się mówić kuchu, ty taki, ty taki. Nie, ja tam przyjdę teraz z solą. Ja nie wyobrażam sobie ciebie, jak ty się tam kłócisz, że tak powiem. Nie wyobrażam sobie po prostu, nie? Nie wyobrażam sobie co? Nie wyobraża, nasz widz nie wyobraża sobie ciebie na tej konferencji, tak jak zresztą ja sobie ciebie nie wyobrażam tej konferencji. Dla mnie to jest... No, to jest, no ja tutaj nie wiem, co mam powiedzieć. Będę innym Liskiem, nie będę tak uśmiechał. I... Załóż jakąś maskę. O! Tak jak on zakłada maskę, to ty też załóż maskę, żeby nie było widać twojej miny. Po prostu. No dobrze, masz jeszcze do nas jakieś zapytanie? Nie, jeszcze tylko chciałem do Smoka, mam takie pytanko, czy ty masz rodzinę w Malborku? Czy ja mam rodzinę w Malborku? Tak, mam rodzinę w Malborku, stamtąd pochodzi moja żona. No właśnie, to właśnie. Spotkałeś mnie gdzieś tam? Na zdjęciu cię widziałem właśnie. Na zdjęciu jestem w Malborku gdzieś? Tego pana nie obsługujemy? Ale jest w ubraniu czy nago? Właśnie. Mamy wspólnego znajomego. Mamy wspólne. Okej, dobrze. Widzę właśnie ciebie na zdjęciu u Rafała właśnie. Ale najlepsze. A, u Rafała. Pozdrów Rafała ode mnie w takim razie. Dobra. No to jest tak, to jest rodzina. To jest rodzina mojej żony bardzo bliska. No właśnie, słuchaj, czy to... Tak, chcę ci powiedzieć, że byłem w Malborku tyle razy siłą rzeczy... I cię nie spotkałem. I ciebie nie spotkałem, ani nie byłem na zamku w Malborku jeszcze ciągle. Ja jestem zwykły szary, że nawet byś przeszedł, ja tam się nie ten także. No tak, dokładnie. Pozdrów Rafała i pozdrawiam Malbork w takim razie. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Trzymaj na razie. Się tam, powodzenia na walce. Na razie. Dzięki. Wracamy do tyczki, bo i tak MMA tutaj się będzie pojawiało od czasu do czasu. Ile metrów i centymetrów człowiek będzie w stanie skoczyć najwyżej? Za czasów Kozakiewicza to było gdzieś około 5,5 metra. Minęło 40 lat. Wchodzi Mondo Duplantis i niemal co meeting jest bardzo bliski. Widać, jakie ma przewyższenie, że on mógłby już dzisiaj skakać w okolicach, ja wiem. No nie wiem, 6,25 skoczyłby dzisiaj? Myślisz? 6,25 jest... Sądzę, że z tego przewyższenia, co ma, mógłby tam być. Ja, jak ta kamera, nie wiem, która mnie bierze, ja wam wytłumaczę teraz, o co chodzi z przewyższeniem teraz. Bardzo proszę. Tu jest tyczka. Kurde, w ogóle tak, miał przywieźć tyczkę... Przywiozłem, ale tej ci nie dam. No, masz tyczkę tutaj? No mam, jako mężczyzna to mam, nie? Nadajesz się jednak na tę konfrontację. Miał przywieźć kawałek tyczki... Taki, śmaki, owaki i nie przywiozłem taki. Dobre, suche, mocne. To jest taki mój żart. To cały ja. Nic, lepiej nie będzie. Dawaj, poczekaj, lepiej nie. Może tutaj jest coś takiego, co przypomina tyczkę. Nie, ale bo ja poprzeczkę to pokazywałem. No. To ja poprzeczkę, tak, poprzeczkę, tak. No. Ty poprzeczkę, dobra, ale, no, ale opowiadaj. No to kamera... Tak, to jest twoja kamera, tak. Mamy poprzeczkę i teraz zawodnik, zawodnik pokonuje, to jest ciało zawodnika, to są nogi, czyli do góry nogami. I on teraz sobie się wznosi, łamie się nad poprzeczką i tutaj teraz mówimy, jakie miał przewyższenie. Ale największe przewyższenie liczy się w najbliższym punkcie pokonywania poprzeczki. Czyli jeśli zawodnik wchodzi tutaj bardzo blisko, a tu ma duże przewyższenie, to my liczymy od tego momentu, bo gdyby poprzeczka była wyżej, to on by ją strącił wchodząc do góry. I tak samo jest tutaj z drugiej strony. Czyli nie ma się co sugerować tym, jak biodrami, jest tu wysoko. Bo zawsze, u każdego zawodnika te biodra są troszeczkę wyżej, bo my musimy tutaj się zmieścić i później przy schodzeniu też tutaj się zmieścić, bo jeśli poprzeczka będzie trochę wyżej, to na przykład tutaj wyjdziemy, ale tutaj spadniemy na poprzeczkę. No, trochę jak tir, nie zmieści się na zakręcie. No. Ciekawe, widzisz. I to wtedy powie, spotkajmy się na zakręcie. Ale to widzisz, to jest bardzo ciekawe, to tego nie wiedziałem. No, to ile w takim razie twoim zdaniem? Ja myślę, że 6,25 jest w stanie skoczyć, bo to przewyższenie ma faktycznie duże i z każdej ze stron ma to przewyższenie. Tak, ma taki margines? Nie jest takie przewyższenie, jak nam się wydaje, że patrzymy tylko na te biodra wtedy, tak. Ale przewyższenie ma, więc na pewno jest w stanie skoczyć jeszcze wyżej i myślę, że jest w stanie pobić rekord świata. Teraz pytanie, czy tą formę, którą... Znaczy to, że on rekord świata pobije, to jest chyba oczywiste, że on jeszcze będzie bił rekord świata. Ale w przyszłym roku może być tak, że jakaś kontuzja mu się przytrafi i już nie będzie mógł wykonać takiego treningu, który mu znowu pozwoli wskoczyć na ten poziom. No na razie wygląda na faceta z innej planety. Z praktycznego punktu widzenia uważam, że będzie w stanie, no bo jest kozakiem w swojej dyscyplinie, nie? Jest naprawdę gościem z innej planety i pokazał nam wszystkim, że można skakać wyżej. A o ile wyżej? Gdzie są możliwości człowieka? Bo
to jest takie niekończące się pytanie, tak samo jak w biegu na 100 metrów, ile człowiek jest w stanie pobiec najszybciej. Kurczę, nie chcę was skłamać, kiedyś było takie przeliczenie fizyków, tak? Że z prędkością Bolta można skakać tam 6-30 par, ale właśnie musiałem odszukać gdzieś ten artykuł. Chodzi też no bo to jest właśnie jest bardzo złożone. Ty musisz jeszcze rozwinąć bardzo dużą prędkość, tak, na rozwój. Ale ta prędkość jest kluczowa, ale jeszcze najbardziej kluczowe jest to, żeby na tej prędkości zrobić te elementy techniczne, czyli włożyć to odpowiednią tą tyczkę do dołka, która umożliwia później ten swing, ten odwrócenie się do góry nogami i wystrzał do góry. Także jeśli biegasz bardzo, bardzo szybko, ale no nie potrafisz odpowiednio włożyć tej tyczki do dołka, czyli zrobić tego założenia, no to i tak ta szybkość ci się nie przyda. A są tacy zawodnicy? Ale na Mondo jest na przykład takim zawodnikiem, który biega bardzo szybko i potrafi odpowiednio włożyć tą tyczkę do dołka. Mm-hmm. I to ma swój efekt. A są zawodnicy, którzy biegają bardzo szybko, ale tak słabo skaczą technicznie, że skaczą wysoko, ale mogliby wyżej, gdyby odpowiednio robili elementy tamte późniejsze. A ty jesteś zawodnikiem, jestem gościem, który... No bo ty jesteś, umówmy się, jesteś co najmniej... mięśniowo dwa razy większy od Duplantisa. Tak, jestem tyczkarzem, który odnalazłby się w generacji tych tyczkarzy z lat 80., 90. Oni też wtedy byli więksi i skakali bardzo wysoko. To też jest piękne w konkurencji z kogotyczy, że taki gość z posturą moją i z posturą Armana Duplantisa mogą skakać na bardzo podobnym poziomie. Wiadomo, że teraz Arman nam trochę odskoczył, ale to jest Armand. I to jest właśnie też piękne w konkurencji z kogotyczy, że duży, niski, wysoki i chudszy, zgubiłem się, mogą skakać. Słuchajcie, ten facet ma, przyznał mi się, 7% tkanki tłuszczowej. Zobaczycie go na fejmie. Prawdopodobnie jest to jedyny zawodnik na fejmie, który nie będzie musiał w ogóle trenować nad sylwetką przed fejmem, no bo wygląda tak, że nienawidzi go cały rodzaj męski tego świata. Ale dobra, nieważne. Nie, ale mężczyźni, mam więcej mężczyzn, którzy oglądają mój profil na Instagramie. Serio? Serio. Też się zdziwiłem, bo dzisiaj sobie wysłałem jakieś statystyki. Tak, to ja cię nie obserwuję. Widziałem. Czy grozi nam grozi w cudzysłowie, czy grozi nam rewolucja techniczna w skoku o tyczce? Ja wiem, że zaczynałeś od skoków z wyż, więc... No jak doskonale pewnie wiesz, w okolicach, to zdaje się, że na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 76 roku, a może troszkę wcześniej, już nawet nie wiem, czy nie w Meksyku, w Fosbury skoczył flopem i to dokonało rewolucji, jeśli chodzi o skakanie techniki, technicznie w skoku wzwyż. Inna sprawa, że się zaczęto skakać na te materace, a już nie na kopy piachu. Więc można było zacząć skakać faktycznie głową i plecami. No ale to przesunęło możliwości człowieka bardzo wysoko. Czy jest być może coś, o czym jeszcze dzisiaj nie wiemy, co zrewolucjonizuje skok o tyczce, że zacznie się skakać inaczej, może już nie ty. Tomek zadał mi pytanie, czy jest coś może, o czym nie wiemy. No ale wiesz, ty się ale może wypowiedz. Nie wiem. No tak, ale może już się nad tym kombinuje. Nie, więc technika się zmienia. Właśnie technika, śmiem twierdzić takim 80% swoim lisim rozumem, że tak. Technika się nie zmieni raczej w konkurencji kokotyczce. Albo przynajmniej nie, mój mózg nie ogarnia, nie zwizualizował sobie, w jaki sposób mogłoby to być. Mógłbyś inaczej przeskoczyć tę taką wysokość, bo tak jak między nożycami a flopem, no to ja widzę jakby potencjał, nie? Bo jakby można byłoby sobie to wyobrazić, a ja nie potrafię nawet wyobrazić, jak musiałby się ułożyć, żeby ta tyczka w niego trafiła i wyniosła go jeszcze wyżej. Tytus Romek i Atomek, Tytus się wspinał na a u nas nie można zrobić przechwytu. Nie możesz zrobić tego. A jedyne, co nam grozi, to zmiana technologiczna w tyczkach, ale ona też się raczej za szybko może nie... Te zmiany delikatne są, ale on jakby... Ja skakałem na tyczkach pożyczonych od Sergeja Bubki, które przeleżały w garażu 20 lat. I dałeś radę? I takie same były dla mnie. O, to ciekawe, bo ostatnio był Kamil Stoch u mnie w ubiegłym tygodniu, powiedział, że na takich nartach to by... Na nartach, powiedzmy, Piotra Fijasa... Nie odważył. A u nas nie było różnicy między tymi tyczkami. Serio? 20 lat się jakby ta konstrukcja tej tyczki nie zmieniła. A z czego one są zrobione? Włókna szklanego fiberglas, tak? Czyli włókno szklane. Są dwie metody. Ta włókno węglowe troszeczkę się bardziej łamie, ale jest lżejsze, dlatego sportowcy niektórzy wybierają tam to włókno. Ja skaczę w włóknie szklanym.
które jest bardziej wytrzymałe. Ja się trochę, nie że obawiam złamań tych tyczek, ale one mogą, potrafią złamać psychikę, no bo jednak później musisz wziąć albo twardszą, albo bardziej miękką i oddać cały skok, a nie jesteś w stanie sobie wtedy w tym momencie zaufać, kurczę, ona może się znowu złamie, nie? I wtedy już nie robisz tego tak na maksa. O tym też chciałbym z tobą porozmawiać, o tym strachu, który może wam towarzyszyć. Licek w strachu. No dobrze, czyli mówisz, że się mogą zmienić tyczki, ale czy to też może się zmienić o tyle, że, nie wiem, strzelam teraz, twoje przygotowanie fizyczne pozwoli ci wziąć na tyle twardą tykę, żeby wyniosła cię, żeby cię faktycznie, no wiesz, jak sprężyna gdzieś tam wystrzeliła w górę, no, albo to jest takie albo to jest takie dywagowanie bez... No bo Duplantis ma zupełnie inne tyczki niż ty masz, prawda? Nie. Nie? Nie. A ja myślałem, że ty skaczesz na dużo twardszych, że jesteś... To jest specyfikacja tyczki, ale tak. Jakby sama tyczka jest taka sama. No rozumiem, tylko ale... Tylko tyle, że bierzesz samochód, który ma 300 koni, a bierzesz samochód, który ma 500 koni. No i jak załadujesz do samochodu 2 tony, no to ten samochód też będzie ciężej jechał, a ten 300 koni cię wyprzedzi, nie? Mm-hmm. No, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, no, ale tak. W każdym razie... Bo to było porównanie właśnie Liska, cięższego faceta, mocniejszego gościa i Duplantisa. Tak, ja muszę brać twardsze tyczki, no bo jestem właśnie cięższy i chodzi o ten stosunek masy do masy do czego? Do twardości tyczki. Mhm. I elastyczności, ale wbrew pozorom tak? Mondo do swojej masy może brać twardszą tyczkę niż ja. W sensie ja mam na numerku twardszą tą tyczkę, ale jego stosunek może być taki, że... A ile mają tyczki, ile mają numerków? Jakie to są numerki? To jest taka skala... No właśnie, jaka skala? No nie wiem, jak to powiedzieć. No. 11,7, a 11,0, 5,10. Dzięki. No i grubość 0,0. Aha, no to dzięki. No. To mi wytłumaczyło. Dobra, a zapytam inaczej. Mondo wziąłby twoją tyczkę i skoczył? Nie. Nie dałby rady jej... Tak, no nie. A ty dałbyś radę na Mondo, czy byś został na ziemi? Nie, dałbym radę, bo on skacze na bardzo twardych tyczkach, które właśnie go bardzo mocno, bardzo wysoko wyrzucają. I on skacze na bardzo twardych tyczkach w porównaniu do swojej masy. Więc ja bym mógł na nich skakać, bo ja bym poszedł na krótszy rozbieg, czyli mniejszą tą prędkość bym uzyskał na rozbieg i bym sobie tam oddał skok. A ile masz, jaka jest twoja gama, albo inaczej, skoczek o tyczce taki... No przeciętny skoczek o tyczce, ile ma, jaką ma gamę tyczek, ile twardości zabiera na konkurs? Na konkurs ja mam po prostu 7 tyczek, z czego używam w trakcie konkursu 3 tyczki. Pierwszą tyczkę jest taka bardzo miękka, czyli jak faktycznie coś się stanie na rozbiegu albo jesteś niedogrzany, no to ona cię dowiezie do pionu i przeskoczysz na drugą stronę poprzeczki nad nią. No ale ten lot będzie taki, a nie taki, nie? No i później w miarę jedzenia bierzemy te twardsze tyczki, które już wtedy nastawiałem w pionie i jest ta parabola lotu nie taka, a właśnie taka. Okay. I to jest o tyle niebezpieczne, że jak już delikatnie gdzieś źle postawisz stopę, troszeczkę wolniej pobiegniesz na rozbiegu albo troszeczkę gorzej wstawisz te ręce w dołek, włożysz tą tyczkę do dołka, no to ona ci już, jak tu masz poprzeczkę, to ona ci już nie dowiezie, żebyś zrobił taki skok, tylko zrobisz taki skok. No i wtedy już nie lądujesz na materacu i to jest taki też cały nasza obawa. Tak, nie? W dołku. A po co ci pozostałe 4 tyczki w takim razie? No mam jeszcze jedną albo dwie w zależności tyczki. Jakbym był w sztosie formy, no to wiadomo, że im twardsza tyczka... One są wtedy jeszcze twardsze. Tak, to wiadomo, że wtedy jeszcze możesz jeszcze wyżej skoczyć, jak ci się uda ją chwycić i odpowiednio wszystko zrobić. To ja zawsze mam taki zapas, że jest, nie wiem, na przykład nie wiadomo, jaki wiatr w plecy, dobrze się czujesz, że jesteś dobrze przygotowany, no to chwytasz czwartą tyczkę i wtedy próbujesz oddać mega twardy, dobry skok. Mam tyczki rozgrzewkowe jeszcze też, czyli jakby ja skaczę jeszcze na pośrednich rozbiegach. Mój pełny rozbieg to jest 16 kroków, a na rozgrzewkę sobie skaczę z 10, z 16 i na te 10 potrzebuję bardziej miękkiej tyczki, bo tam jest krótszy ten rozbieg i jest mniejsza prędkość uzyskujemy na rozbiegu, więc muszę mieć inne. To są wszystkie tyczki... Też pytam w imieniu naszych widzów, one są tej samej długości? Nie, możesz mieć jakiej chcesz długości. Okay. W ogóle, co ciekawe, w konkurencji z skokotyczce możesz mieć jaką chcesz tyczkę długą. Grunt, żebyś dojechał do pionu, czyli tu masz poprzeczkę, robisz skok taki, a jak chwytasz, masz taką tyczkę, która się tutaj kończy, to musisz ją tak popchnąć, żeby ona dojechała do takiego momentu. Mm. A jak masz teraz taką tyczkę, to weź ją teraz tutaj, popchnij. No ciężko ci jest, nie? No, widzisz, czyli mogę sobie wyobrazić teraz. Możesz sobie teraz wziąć 10-metrową tyczkę, jak się uda. Kiedyś takie materiały na tyle elastyczne, że je zrobisz tak i jesteś tą poprzeczką na 10 metrach praktycznie, nie?
Już nie musisz całej ewolucji skoku robić, no bo tylko z uchwytu skoczysz. No ale prawa fizyki są ograniczeniem dla nas. Także u nas nie ma wojny sprzętowej w konkurencji. Jest wojna na to, kto lepiej co zrobi. Czyli sprzęt ma, to dostajecie, ile jest firm robiących tyczki? Tak, to są dwie główne w, na świecie. I wszyscy nimi no, na nich skaczą. Tak, czasem jakaś firma się pokusi, pojawi się, teraz dochodzi trzecia firma, która gdzieś tam próbuje jakiś tam jakąś część rynku zagarnąć, ale są dwie takie główne firmy i z nich korzystamy. Okej, okay, a na te tyczki na ile starczają? Teoretycznie są dożywotnie, w sensie, aż się nie złamią. Teoretycznie się nie zużywałem, ale wiadomo, że tam po tych 20 latach skakania na nich, bo nie tak jak ja pożyczyłem od Sergeja, które 20 lat przyleżały w magazynie, no to ona była nowa, jak ją wyjąłem tak naprawdę. No to gdzieś tam pewno gdzieś tam mają jakąś tą wow, ale trzymałość. To było takie fajne uczucie, co? Ile artykułów powstało wtedy? Prawie tyle, co teraz na Sejmie. No wiadomik, ale jednak teraz będzie więcej, zobaczysz, dopiero teraz stałeś się osobą powszechnie znaną. To jeszcze ostatnie pytanie o same tyczki. Chciałem ciebie zapytać, czy ty je jakoś nazywasz? Na zasadzie, Stasiek, ty mnie dzisiaj ma nie zawieć. Nie, ale chyba zacznę po dzisiejszym programie. Daro, jedna będzie nie, Daro. Pierwszy raz Tomek. Tomek, ty mnie dzisiaj nie zawieć. Tomek. No. Jedziemy z pytaniem, kto z nami? Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Wojtek z Wrocławia. Cześć Wojtek. Cześć Wojtku. Cześć, cześć Piotrek, cześć Tomek. Może Piotrkowi to coś podpowiem, może pamięta, bo napisałem do niego na Instagramie jakiś czas temu wiadomość. Czy ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem. Mhm. Pamiętam. I pamiętasz. O, to bardzo mi miło. Dziękuję też za odpowiedź. Wiadomo, rozumiem, że ta odpowiedź musiała być krótka, zwięzła, bo trudno, żebyś odpowiadał wszystkim obszernie. Nie, no ja rozumiem też twój punkt widzenia, więc jakby no nie mam tutaj pola manewru, ale możesz powiedzieć to pytanie, bo po to dzwonisz. Tak, wiesz, to znaczy, no chciałbym w ogóle do was jako do kanału sportowego zaapelować i do ciebie, Piotrek, też, bo jesteś na tej gali Sejmu i chciałbym, żebyś właśnie był sobą, żebyś był uśmiechniętym, kulturalnym, życzliwym człowiekiem, żebyś się nie dał wkręcić w jakieś wulgarności, chamstwa i wszelakie złośliwości, które wykraczają poza dobry smak. I o to do ciebie apeluję, bo jesteś olimpijczykiem i dla mnie kimś więcej niż sportowcem. I myślę, że dla wielu ludzi więcej. Ja bardzo ubolewam nad tym, że mój sport, którego się uczyłem, tak? Którego się uczyłem jako młody chłopak, jako sportowiec, jako koszykarz, bo jestem, powiedzmy, z tej dyscypliny pochodzę pierwotnie, a później jako student Akademii Wychowania Fizycznego ja zostałem stworzony po to, żeby przekazywać młodzieży wartości takie, które są nadrzędne. A ja mam wrażenie, mało tego wrażenia, ja to widzę na co dzień, że moja młodzież szkolna ze szkoły podstawowej i ze szkoły średniej, bo pracuję w dwóch szkołach, ona coraz częściej dostrzega wzór i przykład w tych ludziach, którzy na to w ogóle nie zasługują, a wykorzystywany do tego jest sport. I to mnie najbardziej boli, że mój sport, mój ukochany, twój sport, twój jako olimpijczyka i wielu, wielu innych ludzi i twój Tomek, bo przecież też wywodzicie się z tych wszystkich szlachetnych idei, z tego wszystkiego, co jest cholernie ważne, i co ratowało niejednego łobuza osiedlowego, boks, zapasy, judo, te wszystkie dyscypliny ratowały wiele żyć. A dzisiaj ja widzę i to po prostu czuję i słyszę, że proszę pana, a po co ja mam trenować, nie? Po co ja mam się poświęcać, jak gościu, kurde, idzie, wyzywa, chamsko się zachowuje i używa wszystkiego tego, co, na co pan mi zwraca codziennie uwagę, żebym tak nie robił, on za to dostaje kilkaset tysięcy złotych. I Sejm zarabia na wszystkim, tylko nie na walce. Mhm. Zarabia na tym, co jest przed i co jest po walce. I ja tutaj mam pytanie do Smoka, czy ja mogę przeczytać dosłownie fragment dzisiejszego felietonu Wojtka Kerbera z tygodnika żużlowego. Mhm. To pozwolę sobie zacytować. Świat sportu przechodzi rewolucję na naszych oczach i nie da się ukryć, że proces trwa. Zmierzając w ciemną uliczkę, w sieci znów zasięgi zbiera jakiś bohater sportu walki w dziwnej, strokatej marynarce, przekonując, że da komuś rewanż w zamian za, przepraszam, ale cytuję, obciągnięcie. Oczywiście, przekaz ten jest wzmocniony konkretną mową ciała, wciąż jeszcze uznawaną przez wielu za obsceniczną.
Zapewne bym tego gówna w ogóle nie ruszał, gdyby nie jeden szczegół. Otóż na ściance reklamowej, na tle której odbywa się ten wyjątkowy wywiad, notabene prowadzony przez kobietę, rzucają się w oczy nazwy spółek Skarbu Państwa. I tego już pojąć nie mogę, że na ten ściek, na tę demonstrację prostactwa, chamstwa i upadku ludzkości robimy ściepę my wszyscy. Zwyczajnie jesteśmy tego szamba sponsorami. I ten felieton tam jeszcze jest bardziej rozbudowany właśnie o swoją osobę, ale broń Boże nie w negatywnym świetle, i o Roberta Karasia. I tam już ewaluuje w dalszą stronę sportu żużlowego. Ale dało mi to takie przekonanie, że wcale źle nie myślę. I ja do was apeluję jako do olimpijczyków, prawdziwych sportowców, do prawdziwych dziennikarzy sportowych, prawdziwych dziennikarzy, nie ludzi, którzy coś tam sobie wypisują na Twitterach i zakładają jakieś różne strony i starają się być specjalistami w sporcie, żeby może spróbować utulić trochę bardziej społeczeństwo, że my naprawdę, promując Fame MMA i tego typu różne organizacje, jak organizacja Sławka Peszki, my naprawdę wychowujemy pokolenie osób, które nie będą chciały, oczywiście nie wszyscy, ale w jakiejś tam części, uprawiać sportu. Sport, no, rozumiem, jest wykorzystywany do złych rzeczy. Dziękujemy ci za ten telefon, no bo to trochę jest prawda, to jest droga na skróty, Piotrek, nie ma co gadać. Wiem, doskonale. Mówisz do mnie, droga na skróty? Czy do nie, ale mówię, myślę o tym, że federacje frikowe i te wszystkie walki frikowe, porównując chociażby z pięściarzami, mam okazję trenować boks, spotykam pięściarzy, którzy próbowali się w boksie olimpijskim, potem w boksie nawet zawodowym, to są kompletnie inne pieniądze niż to, co jest proponowane właśnie w tego rodzaju show, którym jest na pewno Fame MMA i inne federacje frikowe. Jest to pójście na skróty. No jak sam dobrze wiesz, na tych kartach zdarzają się ludzie, którzy nie mają nic wspólnego ze sportem. Są znani z tego, że są znani. No są znani z tego, że gdzieś tam czymś się wsławili w mniej lub bardziej głupi sposób na Instagramie czy innych mediach społecznościowych i są powoływani do, kontraktowani przez te federacje, zarabiają dobre pieniądze, bardzo dobre pieniądze, dużo większe pieniądze niż sportowcy, tacy jak ty, tylko powiedzmy no, uprawiający inne dyscypliny. Wiesz, do czego zmierzam. Więc jest to droga na skróty. Do sławy, do pieniędzy, do fejmu i tak dalej. No tak, no ja no nie wiem, no ja tej drogi na skróty akurat nie przeszedłem i ciężko mi jest tak, no powiedzieć na ten temat. I to nie, jakby nie mi jest osądzać, przyznam szczerze. W sensie ja uważam, że sport jest piękny i można przez niego wiele osiągnąć i swoje ciało wynieść na inny level i swój, nawet nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. No to jest rozrywka, którą chcą ludzie oglądać i fajnie jakby tam się po prostu też jakby... Nie, że przechodziło to przez cenzurę, ale żeby to było w jakimś tam stopniu ze smakiem. Ja po prostu będę starał się być sobą i tyle. Mm-hmm. Tutaj piszą na mnie... Na ciebie piszą? Na mnie piszą tak, że złego słowa na Sławka Peszkę, nie powiem, który też ma swoją... jest jedną z twarzy Clouda, innej organizacji. Muszę ci powiedzieć, że nie dalej jak w ostatni piątek Sławek próbował mnie namówić do tego, żebym wystartował. I co? Nie, powiedziałem, Sławciu... Daj mi spokój, nie ma takich pieniędzy. Nie, patrz, ale wiesz, jakby nie oceniam, nie, bo to jest bardzo, ludzie mają tendencję do tego, żeby, wiesz, albo potępiać w czambuł, albo za coś chwalić. Każdy ma swoje życie. Nie wiem, czym też jak odbierasz to, ale czy jako polski naród jesteśmy tacy bardzo zero-jedynkowi? Bardzo. Wiem, czy tylko my, ale sądzę, że internet tak? jest bardzo zero-jedynkowy. Łatwo jest nie spojrzeć komuś w oczy, a coś napisać, nie? Oczywiście. No, także tak sobie. Także nie będziemy cię widzieli w oktagonie? Nie. A nie chcesz ze mną się zasparować? Nie chodzisz mojej wadze, no muszę chodź, ci powiedzieć. Ja zrzucę. No, nie. Ile ważysz? 94. No właśnie, to musiałbyś dużo zrzucić. Ale będę w nie będę w oktagonie, ale będę w ringu, bo dwa dni temu siedział tutaj Robert Podoliński, który powalczy
dla idei charytatywnie na gali Białych Kołnierzyków, będzie, wiesz, pięściarzem. Powiedział, że mam być w jego, mam być sekundantem w jego narożniku. Zapytałem go tylko, Bobo, a mogę wziąć, jako że nie ma żadnego pasa, to mogę wziąć pasek od spodni, tak trochę rozumiesz, tak będę, stanę z poważną miną. Możesz, możesz. Byle by ci spodnie nie spadły. Wszystko, tak, wszystko dla beki, dla śmiechu. Słuchaj, czat się domaga, nie rozumiem, powiedz mi, bo być może czegoś nie wiem. Mówisz, że było o Robercie Karasiu, o dopingu, o zawieszeniu. Czy ty byłeś zawieszony? Tak. Przez 6 miesięcy? 2012 rok. Tak, no. Ja nie pamiętam, przyznam. No opowiedz o swoim zawieszeniu, bo to jest, tutaj piszą, niech opowie Lisu o swojej aferze dopingowej. Młody chłopak, zaczynający sport. W ogóle to jest do przeczytania na Wikipedii. Nie, no właśnie nie mogę znaleźć. Jak ty możesz znaleźć? No nie mogę, no ja już, no patrzę. W każdym razie, chodzi o to, że niewiedza nie jest wytłumaczeniem. Oczywiście. No i ja taki głupi trochę byłem, że napiłem się ogólnodostępnego środka napoju energetycznego, na którym było wypisane cała lista tego, co się znajduje. No i niefortunnie ten jeden ze składników był wyciąg z bodziszka, był wpisany w skład. Mhm. No i ja nie przeczytałem, no i tyle. To jest cała moja historia. Testy antydopingowe. W czerwcu 2012 roku zawodnik skacząc 5.30 zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. Testy antydopingowe przeprowadzone na tych zawodach wykazały obecność utyczkarza niedozwolonego środka metyloheksaminy. Substancja znalazła się w organizmie zawodnika po wypiciu ogólnodostępnego napoju energetycznego. I to jest zawodnik został ukarany na 6 miesięcy. To jest ogólnie przestroga dla wszystkich młodych sportowców, którzy chcą profesjonalnie uprawiać sport, że trzeba sprawdzać nawet najdrobniejszy środek w aptece, na przykład leki na przeziębienie mają pseudoefedrynę, które też są zakazane. Ja się w ogóle nie tłumaczę, bo to jest niewiedza, to jest moja wina, że ja tego po prostu nie zrobiłem. Trzeba było po prostu przeczytać skład, ale jakby w mojej małej głowie wtedy, byłem młodym chłopakiem na samym początku kariery, wydawało mi się, że coś, co jest do kupienia w sklepie za 3 złote, to było za 3 złote do kupienia w sklepie, jak może być coś zakazanego? A wiesz, nie dalej jak, nie wiem, może 3-4 miesiące temu był u mnie Kamil Majchrzak, tenisista, nasza druga rakieta w kraju po Hubercie Hurkaczu, który wpadł na dopingu właśnie pijący izotonik, który sobie rozrabiał w wodzie, bo izotonik w proszku, no który kupił, wiesz, no, też no kupił, widzisz, który nie miał mieć tych środków, wiesz? Tylko był po prostu zanieczyszczony. To jest inna historia, bo to jeszcze robi wtedy problem, kiedy... Ale wiesz, jak dzisiaj sobie z tym radzicie? Bo czy jest jakaś lista sprawdzonych? Ja przez długi czas... No bo jakoś się suplementujecie. Ja przez długi czas w ogóle nie brałem odżywek po tej mojej historii. Ja się bałem cokolwiek przyjąć ja byłem taki zaszczuty, bo ja mówię, no to się nie dzieje, to jakby nie mieściło się w mojej głowie, dopóki nie podpisałem kontraktu z Olimpem, który robi po prostu z apteczną dokładnością te odżywki i jestem pewny, że to jest zaufane źródło. Dopiero wtedy gdzieś ten mój mózg się odblokował. Przeskoczyłeś. Tak. A tak to przez całą swoją karierę nie wspomagałem się żadnymi odżywkami, bo po prostu byłem taki zaszczuty, że znowu czegoś nie sprawdzę i znowu będzie problem. No ja wiem, ty podobno nie korzystasz z usług diety. To prawda? No to prawda. No staram się być świadomy po prostu i czerpać wiedzę, ale no wiadomo, że nie jestem dietetykiem, więc... Nie czerpiesz też z usług psychologa sportu? Dlaczego? Jestem psychologiem. Sam jesteś dla siebie psychologiem? Nie, mam takie przekonanie. Nie, miałem parę rozmów z psychologami, po prostu jakoś no, nie wychodzi mi to. Okay. Dopóki jestem sobie sam w stanie z tymi swoimi demonami w głowie radzić, to sobie radzę i wtedy jestem górą. A one się pojawiają czasem? Jestem lisek ciągle uśmiechnięty, chłopie. No pewno jak każdy w życiu i to nie każdy sportowiec. Ja myślę, że każdy, kto czy pracuje na kasie, czy pracuje w aptece, czy pracuje na budowie, no to każdy ma gorsze i lepsze dni. I wtedy takiej osoby fajnie jak kogoś ma bliskiego, który pomoże. Ale nie wysyłamy do psychologa. Na sportowców wysyłamy, bo my też robimy, niektórzy sportowcy robią też dodatkowo jakieś inne też ćwiczenia, które mają ci wspomóc twoje skupienie i tak dalej, ale też poradzić sobie z tymi problemami takimi pozasportowymi. I teraz wracam do twojego wywiadu po Budapeszcie, po Mistrzostwach Świata. Stajesz w mix zonie. Nie wiem, czy udzielasz wywiadu Michałowi Chmielewskiemu, czy Alkowi Dzięciołowskiemu, już nie pomnę. Michałowi. Michałowi dla TVP Sport.
nie mogę, sądziłem szczerze mówiąc, że po tym 9 miejscu będziesz bardziej przybity. Nie widziałem przybitego faceta, widziałem faceta takiego pełnego, pełnego znaków zapytania w głowie, ale nie jakiegoś mocno przebitego. I tam kilkakrotnie powiedziałeś, może ja muszę wszystko w ogóle trochę, ja nie wiem jakich słów użyłeś, że muszę wrócić wszystko do góry nogami. Tak, no i to, stąd się tutaj wzięliśmy, stąd się dzisiaj spotykamy. To było już w głowie. To już były gdzieś w głowie, były gdzieś tam myśli o tym. Mhm. Jakby nie wydawały mi się one realne, ale mówię, a może... I... Czyli to miałeś w głowie, nie tak, jakąś taką kompletnie ale diametralną... To było takie, wiesz, macanie się, bo to dopóki nie masz kontraktu na stole, to możesz sobie powiedzieć wszystko i tobie się wydaje, dasz radę, będzie zaje, fajnie. Aha. Ale jak już przyjdzie kontrakt na stół, to mówisz, a nie, może jednak, kurczę, się cofnąć, a może jednak nie i tak... Więc miałem dużo myśli w głowie, co zrobić. Może wyjechać do Stanów na rok i w ogóle się od tego wszystkiego odciąć. To nawet moja Ola powiedziała, a w sumie moglibyśmy to zrobić. Mm-hmm. Jeszcze bardziej trenować siłowo albo tak bardziej crazy, czyli gdzieś pojechać tam, gdzie jest może woda. O, właśnie, ty mówiłeś, że musisz być bardziej crazy w tym wyjazdzie. Tak, gdzie jest bardziej woda i więcej poskakać sobie z tych klifów i takiej adrenaliny, bo ja bardzo lubię wodę, jestem bliskim podwodnym, także... Tak. Także może w tą, także to się wszystko u mnie kłębiło w tej głowie i ja potrzebuję takich a może wystań. Taki bodziec, nie wiem, czy w ogóle tyczkarze trenują ze sobą, bo wiem, że Duplantis trenuje z Belgiem. Z Benem Brodersem chyba. Tak, też. Brodersem, tylko że to jest zupełnie inna liga jednak. Belg to, wiesz, no nie jest nikim, kto mu zagraża. Wchodzący, starający się wejść do tej jakby takiej... Tak, no ale umówmy się... No, jeszcze trochę mu brakuje. No. Być może dlatego Duplantis pozwala mu ze sobą trenować. Ale wiesz co, bo umniejszamy trochę wartości skakania na poziomie 5,80, kiedy to jest naprawdę wysoko i o czym świadczą statystyki World Ranking i wtedy możemy zesparować ze sobą na przykład konkurencję. Tak, tak. Różne. I tam jest jakiś taki wyznacznik, tak, który ci ten wynik przelicza. No wiadomo, punkty. Że nie możemy zesparować, no bo nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, ile to jest w pnięciu kulą, a ile to jest w skoczeniu w skoku w otyczce albo wzwyż. No bo wiadomo, że dwie różne konkurencje, ale jakiś tam przynajmniej odnośnik mamy, więc 5,80 w tym rankingu jest bardzo wysoko. Rozumiem. Wracam do pytania, czy trenowanie... Z kimś? Z kimś, tak. Ja trenuję z Emanuelem Karlejsem z Grecji, byłym rekordzistą świata dzieci. No, poprawcie mnie. Mam fajną grupę młodzieży, z którą dobrze się czuję, która też mnie napędza, popycha. Czasem gdzieś tam nawet któremuś z chłopaków uda mi się ze mną biec tak samo szybko i Ale wiesz, jednak to nie jest takie coś, co wiesz, możecie sobie wymienić się takimi uwagami. Nie ma takiej grupy, że trenuje na przykład Czech tyczkarzy z takiego topu. No kumam, ale nie, być może sądziłem, że to może z tego wywiadu, że to może pójść taką stronę, że nagle odwrócisz to zupełnie, no bo zapytam ciebie inaczej. Mhm. Czy... A patrz, poszedł do fejmu. Stary lisek, powiedzmy sobie to szczerze, może coś jeszcze poprawić w swoim skakaniu. Tak, ja myślę, że dopóki czerpię z tego radość, to jeszcze... Ale to jest takie bla bla. Nie, ale właśnie widzisz, bo ty to tak odbierasz, ludzie to przed ekranami tak odbierają, że to jest takie czcze gadanie. To nie jest czcze gadanie. Ja naprawdę kocham to, co robię. Ale wiesz, miłość do sportu nie oznacza, że będziesz lepiej skakał. Tak, ale ja się przykładam do tych treningów. No to, że czasem nie wychodzi. Właśnie ten sezon 2021-2022 miałem mniej udany, ale ja cały czas się do tego przykładam. No i gdzieś ta praca teraz wychodzi, że jednak była jakoś tam wykonana, bo znowu gdzieś tam odbiło w tym sezonie. Mm-hmm. Okej. O Mondo cię jeszcze popytam, ale odbierzemy telefon. Wiesz, już jest prawie 20 po, no już tak godzinę 20 cię magujemy. No, nie miałeś dzisiaj tak długiego wywiadu. Takiego długiego to nie miałem. A jeszcze trochę potrwa. Halo, kto z nami? Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Błażej z Kiel. Cześć, Błażej. Witam Tomek, witam Piotrek. Mam takie pytanie. Właśnie przed chwilą rozmawialiście o dopingu na Edu Piotrka w 2012 roku, a interesuje mnie, czy teraz jest większa liczba właśnie testów antydopingowych w sporcie, bo teraz właśnie słyszymy o, no nie wiem, Paulu Pogbie, czy Bardzo Salomon, czy Natalia Maliszewska, chyba takie były plotki. Czy jak teraz wygląda? Czy jest więcej tych testów antydopingowych, czy po prostu więcej osób bierze te środki? Hmm. No pamiętaj, że to są dwa różne, bo Paul Pogba został złapany na testosteronie, na męskim hormonie, który miał w nadmiarze. Jak rozumiem, jest to
Do tej pory, wiesz, kto był sportowcem, który wpadł na testosteronie najbardziej znanym? Floyd Landis. On wygrał Tour de France w 2005 albo 2006 roku i on został złapany na testosteronie. Właśnie. No to jest, jak rozumiem, środek, to jest hormon męski, ale no ma pomagać w regeneracji. Na tym wpadł Pogba, chociaż nawet nie wszedł na boisko. Natalia Maliszewska dzisiaj się okazało, że też została złapana na jakimś środku, nawet wystosowała jakieś pismo, ale nie zdążyłem się z nim zapoznać, więc nie wiem, o co chodzi. A co do testu? Też nie wiem do końca. Właśnie jak bardzo Salomon, właśnie tych sportowców jest coraz więcej w środowisku całym sportowym. Tych testów jest więcej na pewno. Na pewno jakby jest większy nakład finansowy na to, żeby tych testów robić więcej. I to lepiej działa teraz. Jakby... Ale czy to pomoże sportowi na całym świecie, czy... W sensie antydoping? Tak, czy to pomoże, żeby wyeliminować te osoby, które zawierają właśnie... Nie jesteśmy w stanie nigdy wyeliminować tych osób, no bo gdzieś zawsze ten doping jest pół kroku przed tymi łapiącymi, bo oni muszą mieć tą próbkę. Ale no jakby walka z dopingiem, myślę, przynajmniej mam taką nadzieję, jest dość skuteczna, dlatego słyszymy o tych przypadkach. Wrócę trochę do takiego systemu ADAMS, o którym sobie nie wszyscy zdajecie sprawy. To jest tak, że my, ci sportowcy z takiego topu, jesteśmy w takim programie, w którym musimy codziennie podać miejsce, gdzie jesteśmy. I tam jest już piekielnie trudno oszukać. Tam już bardziej nie chodzi o to, żeby co wziąć, żeby oszukać, tylko już wtedy musisz w struktury gdzieś tego antydopingu tak głęboko i daleko zajść, żeby jakoś oszukać, żebyś wiedział, powiedzmy, kiedy przyjedzie ten doping, nie był zaskoczony. Dzisiaj czytałem na Twitterze gdzieś o Kamilu Stochu właśnie, że był gdzieś na weselu, gdzieś pojechał szybko i że jakieś żółte kartki są za. Tak, bo jak przyjedzie kontrola do ciebie, do domu, a ciebie nie ma pod tym adresem, którego podałeś, no bo wiadomo, że może się zdać jakiś przypadek losowy. Jedziesz do szpitala na przykład i nie zdążysz zmienić tego. Bo to masz aplikację w telefonie, tak? Wpisujesz, gdzie będziesz. I masz, czyli dzisiaj wpisałeś, że jesteś na konstruktorskiej 13. Tak. Okej. No nie, no. My się nie wstydzimy. Masz dwie żółte kartki, za trzecią masz ban, także może się coś wydarzyć, że przyjadą, a ci nie zastaną i możesz się spróbować tłumaczyć, że coś tam się wydarzyło, ale to nie, jakby nie ma słuchania takiego, że... Ale są samolot. Dwie godziny tego właśnie, że możesz dojechać w dwie godziny, czy nie? Wiesz co, nie wiem dokładnie, jak to jest w przepisach. Ja z racji właśnie tego swojego przypadku bardzo mocno dbam o to, żeby nie łapać tych żółtych kartek, chociaż mi się samemu zdarzyło, bo gdzieś tam leciałem, samolot mi się spóźnił i sam nie zmieniłem, ale jakby nie ma słuchania, że coś się nie stało, po prostu dostajesz kartkę i jedziesz dalej. Nie? A widzisz, napisał tutaj na czacie Sawol, że Natalia Maliszewska właśnie otrzymała tę trzecią żółtą kartkę, czyli o to chodzi. Czyli to jest jakby dyskwalifikacja za unikanie dopingu. Za unikanie dopingu, no tak to się nazywa. No, także ten... A to, że mam jeszcze jedno pytanie do Piotrka. No. Tak. Czy miałeś jakieś inne propozycje od innych federacji? Nie miałem. Tylko FMMA było pierwszym takim, co się do ciebie zgłosiło. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że to tak wyszło, że ja się nawet nie obróciłem jakoś, kurczę, i tu się znalazłem. A nie wolałeś jakiegoś sportowca niż no, Darol Van? Wiadomo, to nie jest... A co, nie jest sportowcem? On jest starszą osobą, no jest tak, no bo parę 40 lat ma kilka. No, więc... ty posłuchaj, szanuj. No, posłuchaj. Bo ci Tomek do ciebie wyskoczył. Spójrz mi głęboko w oczy i powiedz to jeszcze raz. Słuchaj, wiesz co, chciałem zawalczyć w wolnym dla siebie czasie, czyli 29 wrzesień i to było też takim... Ale na Paryż będzie wszystko dobrze. Tak. No to najważniejsze. A Tomek, mam do ciebie jedno pytanie. Czy nie tęsknisz za Ligą Plus Ekstra? Zupełnie szczerze nie. A za Ekstraklasą, czy już Premier League, tak prędzej Ligę? Jeszcze raz? A za Ekstraklasą? No, za Ekstraklasą, czyli za Ligą Plus Ekstra. Czyli za Polską, ale ogólnie, czyli komentowanie meczy, ogólnie o to mi chodzi. O, wiesz co, komentuję sobie Ligę Francuską, mi to wystarcza. Robię to, co lubię, naprawdę. Takie trzy gadanie, robię to, co lubię, osłuchane. Ale zupełnie, wiesz, na wszystko jest swój czas. Ja 20 lat robiłem Ligę Plus Ekstra i... No wiem, ja mam 27 lat, ale od najmłodszych lat pamiętam, jak właśnie tam robiłem tą Ligę Plus Ekstra i... No. Ja się pamiętam do tej pory. No, chcę ci powiedzieć, że nawet miałem propozycję, żeby wrócić do robienia Ligi Plus Ekstra, ale pomyślałem sobie, to już wiesz, to już... To już nie to samo by było. Niektóre rzeczy warto zostawić takie, jakie były,
to, co złe się zaciera w pamięci, ludzie nas wspominają może nawet lepiej niż to było robione. Fajnie jest, już po prostu lepiej. Nie, dobrze jest, jak teraz jest, i dokładnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć. Na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Chcecie zapytać o ten strach. Ile razy ci się złamała tyczka? Nie pamiętam dokładnie liczby, ale pamiętam taki okres w swojej karierze, kiedy złamałem 3 tyczki w jednym tygodniu, co się w ogóle nie zdarza, bo to jest tak, że raz w roku tak się się łamią. Raz w roku ta nienaładowana strzelba w teatrze wypali, tak. I raz w roku się tyczka złamie. Tak, a ja złamałem 3 w tygodniu. O stary. Byłem mega dobrze przygotowany i wtedy właśnie skakałem na tym włóknie węglowym, które jest mniej wytrzymałe. I nie chcę powiedzieć, że byłem za dobry, ale mocny na dotyki, tak, no. Ale jedna była gdzieś uderzona, bo wiesz, jak delikatnie uderzysz, to już ta wytrzymałość jest delikatnie mniejsza i ona tam pękła. Druga pękła na zawodach, a trzecia gdzieś uderzyła o stegę, ją wzięła i znowu pękła, więc no, ten strach jest dosyć duży, zwłaszcza że w tygodniu, no to... I to było przed Belgradem, gdzie ja nie pamiętam, gdzie zdobyłem złoto na Mistrzostwach Europy, chyba w Belgradzie. No patrz, to ty już takich rzeczy nie pamiętasz. Z pamięcią będzie tylko gorzej, wiesz? Ja ostatnio nie potrafiłem wymienić wszystkich tych swoich medali, słuchaj, bo coś mnie Ola spytała, bo coś chyba sprzedała jakąś półkę i mówię, ty Piotr, a czy one są wszystkie? Ja mówię, no nie wiem, no to dawaj, wymień. Ja 5 wymieniłem, dalej się zamieściłem. Znaczy, że masz co wymieniać. Coś tam. I to było przed mistrzostwami właśnie Europy, tak. Na hali i to faktycznie gdzieś zachwiało moją pewnością siebie, ale dałem radę, bo faktycznie byłem bardzo dobrze przygotowany. Co to jest? Co to znaczy dla sportowca? Łamie ci się 3 razy tyczka, no już nawet niech cię złamie raz, ale... Wychodzisz na rozbieg i jest walka ze sobą? Jest. W ogóle potem znowu ta winda w górę jedzie, a ty ciągle głową w dół. Tak. Nie? My w ogóle jako tyczkarze mamy taką walkę z sobą, bo musimy sobie zawierzyć, że dobiegniesz do tego dołka i że jest wszystko dobrze. I już wtedy, jak lecisz głową do góry, do dołu. Do dołu, no. Do dołu. Ty nogami w górę, ale głowa w dół. To już nie ma wycofki, nie? Już wtedy wycofka, jak już jest, to wtedy już lądujesz właśnie na twardym. To już wtedy musisz iść in. A ile razy wylądowałeś na twardym? No, parę razy mi się zdarzyło. Także częściej się ląduje się, jak jesteś juniorem, jak wchodzisz w ten profesjonalizm. Techniki troszkę ci brakuje. Tak. Aha, bo nie dociągasz pewnie wtedy do pionu. Tak, no bo cały widz polega na tym, że... No znowu musimy, no dawaj. Co to jest to? A co to jest? Poczekaj, nie pokazuj jeszcze, bo muszą ci zbliżyć dobrze. Poczekaj. Co to jest? Co to ma być? To jest tyczka, tak? To jest tyczka, a to jest zaskok. I teraz cały widz polega na tym, że teraz tutaj trzymasz, tutaj masz uchwyt, to łatwo ci jest przejechać. Nie? I tutaj robisz tą ewolucję skoku. Ale teraz jak tutaj trzymasz, to już jest ciężej podnieść mi to. Nie? No i ona opada. Jak trzymasz gdzie? Jak trzymasz tutaj niżej, to łatwiej cię spodnieść ten telefon, ale jak trzymasz na samym końcu... Czyli chodzi o dźwignię pewną, tak? Okej, bo teraz nie wiedziałem, co ty mi pokazałeś za pierwszym razem, a co się zmieniło w stosunku do drugiego razu. Teraz już rozumiem. A ty trzymasz gdzie? Na końcu trzymam. No widzisz, miałeś mi dzisiaj przywieźć tę tyczkę. No i przywiozłem jedną, gdzie nic ci nie starcza, no. I dzisiaj byśmy... Znowu suche żarty. Nadajesz się do tego Darol Waj, do tej konferencji. Jaki zapłon miałeś, kochany. Słuchaj. Miało tutaj stanąć ta tyka, żebyś nam dzisiaj to właśnie wszystko zaprezentował, jeszcze bym cię namówił, żebyś przeskoczył przez tę połamaną tyczkę. Ale to jest tak, że to ty masz te tyczki, to są jakieś starocie, czy to są właśnie te połamane? Ja mam w garażu chyba z 2 albo 3 takie połamane, że jak tam się nie słuchają młodzi, to biorę tą tyczkę. Tak? Nie, no. To ciężkie jest, bo nie. W ogóle tyczka waży około 3 kilo. Ale teraz znowu będę pokazywał. No dawaj. Masz lepszą tyczkę. No. Tak. Jak tutaj mamy 3 kilo. Tak. Nie, tu mamy 3 kilo. Tak. Tutaj mamy 3 kilo. No. Nie? Ale teraz trzymając ją na koniec, no to już się nie robi 3 kilo, nie? Wtedy już się robi więcej tutaj. To znowu, to fizyka, to teraz... Ale jesteśmy dobrzy z fizyki. Dobrze, żeś mi to wyjaśnił. Słuchaj, czy jest, zanim odbierzemy kolejny telefon, to jest najtrudniejsza technicznie konkurencja?
To tak mówią, choć ja... Rozmawiałem z naszym dobrym kumplem Pawłem Wiesiołkiem, który jak może się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ jest... Trenuje wiele konkurencji. Trenuje wiele konkurencji, jest dziesięcioboistą, więc z niejednego pieca chleb jadł, prawda? Oj, ten Wiesiek z niejednego pieca chleb jadł. Ty, posłuchaj, ten Wiesiek też pasuje do tych fejmów wszystkich, tak? On też tam się będzie nadawał. Tak, on wygląda na takiego zakapiora. Wiesiu, pozdrawiamy cię serdecznie. Dokładnie. No. Nie lubię mówić, że konkurencja skokotyczna jest najcięższą konkurencją, ponieważ jak zagłębimy się w każdą inną, pchnięcie kulą, bieg na 400, 100, rzut młotem, tak, to każda później na tym profesjonalnym poziomie jest na takim samym poziomie trudności. Jest piekielnie trudna. Nawet myślę, że widzowie sobie nie zdają sprawy, ile waży taka kula, że to jest 7,26 kg i że ona po prostu jest, kurczę, ciężka. I żeby ją pchnąć, to jest naprawdę ciężko. To nie jest, to się wydaje w telewizji takie lekkie, ale albo rzut młotem, jak się nie dać pokonać tej sile od środka. Tak, dokładnie. Przecież ile razy, ile mamy tych filmików, co kręcą i nagle wyleciał, nie młot, a zawodnik, nie? Ale... Trudność konkurencji w skokotyce polega na tym, że jakoś rzucisz, jakoś pchniesz, jakoś dobiegniesz, jakoś skoczysz przez wzwyż, ale wyjść z dworu, z ulicy i skoczyć o tyce jest ciężko. No nie, nikt no tego nie to jest, nie to by był taki wyznacznik tego, że ona jest najtrudniejsza, no a nie właśnie tego, że później już na tych profesjonalnym poziomie, to już później te wszystkie konkurencje są. Ale ja myślę, ale sądzę, że, no dobra, no nie lubisz tego mówić, troszeczkę się mitygujesz, bo jednak sądzę, że jest to najtrudniejsza konkurencja. Znaczy, ja też tak myślę, ale w wojnie na argumenty ciężko jest tak argumentować, bo będzie pewno wiele argumentów za tym, że na przykład młody jest ciężką konkurencją techniczną, że jest cięższy od tyczki, albo że pchniecie kulą. Ale tutaj jednak jest połączenie, no czego? No masz połączenie szybkości, wszystkiego techniki, no właśnie, jakieś gimnastyki. Bardzo dużo gimnastyki jest. No bardzo. Dużo na trening, tak, gimnastyki tak, sportowej, bo to nawet na twoich filmach na Instagramie. Nie śledzę cię, ale oglądam, jak widzisz, więc wiem, że tam rzucasz te wchodzi filmy, na stronę, tak, na incognito, żeby nie widział. Tak. I co on tu wstawił? A jest bez koszulki. Ale jest bez koszulki, ale jest bez koszulki. Lisek, nienawidzę cię. Drugie zdjęcie. Znowu jest bez koszulki. Lisek, wciągnij brzuch. No i tam dużo robisz ewolucji. Ewolucji w gimnastyce sportowej, prawda? Prawda. Cieszę się, że odpowiadasz tak na moje pytania wszystkie. Nie na wszystkie, nie. Mało mówię? Nie, mówisz bardzo dobrze. Jestem. A w ogóle jak dobrze mówię, bo ja czasem w fafulonie, jest okej? Okay? Rozumiem cię. A widzowie piszą tak, poczekaj, przejdźmy. Czy rozumiecie, co mówię? Dojebany ziomek. ale pierwszy gdzie? W brzegu. Pozytywny gość z Liska, oby jak najwięcej takich ludzi. Ojej, ale urosnę. Po tych wszystkich hejtach, które mnie czekały. Pan Lisek na koniec powinien pokazać gest Kozakiewicza. To nie jest mój gest. Świetny gość, bardzo pozytywny. Chciałbym być takim pogodnym człowiekiem. Dobra, ile kosztuje tyczka? 1000 euro. Naprawdę? Naprawdę, mniej więcej. To jest sklep normalny, można sobie sprawdzić. Co ty gadasz? No. Są sklepy z tyczkami? No w sensie, to nie ma takiego fizycznego... No rozumiem. Tak, no raczej, trochę by zbankrutowali. Do Polski trzeba je ściągać, bo wiadomo, że jest inaczej. Ale w Stanach myślę, że tam to jest easy peasy. Bo naprawdę? W Stanach w ogóle to jest inna kultura skakania o tyczce. Tam jest, oni w koledżach skaczą, bardzo dużo osób skacze o tyczce. No co ty gadasz? Tak, no tak skaczą o tyczce, jak biegają, no... Nie wierzę. No może to ty zaraz zaczniesz mi mówić jak Paweł Fajdek, że w każdym kraju na świecie... Że nie, bez przesady. Ja mówię o Stanach konkretnie, o tym, że jest bardzo popularna taka kultura bycia tyczkarzem. O, że to jest takie fajne, że lubią skakać. Chcesz mi powiedzieć, że na uniwersytetach tak, oni mają, młodzi ludzie skaczą o tyczce? Tak. Chyba na gumach, nie? Czy na gumach. No bo z gumy to nie ma jazdy. No. Patrzcie, jakiś śmieszek taki. Normalnie na poprzeczce, normalnie są zawody. Tak. I oni tam walczą na uniwersytety, bo u nich też jest taki system, że nie możesz zarabiać, dopóki jesteś studentem. Albo chyba, czy tam nie jesteś na pierwszym roku już. Tak. Nie pamiętam. I oni mocno walczą o te stypendia wtedy i mocno się wczuwają. W ogóle w Stanach chyba się bardzo wczuwają za szkołę. Mhm. Jaki masz, czytam cały czas na czacie. Czy mówiłeś już, jaki masz rekord w sprincie na 100 metrów? Pyta Wiktor. Nie mówiłeś. Ale nie mówiłem, a nie wiem. Nie biegałeś na czas? Ale powiem wam z ciekawości, bo trenuję, jak jadę do South Africa. RPA. RPA. Mhm. To tam jest taki trawiasty stadion i ja sobie czasem biegam te setki i tak. Biegam minimalnie wolniej z tyczką, co bez.
Minimalnie, minimalnie tak. Wolniej jesteś kończą. Mimo a tego, że ręce masz, no właśnie, tu biegniesz, no, nie masz tego ruchu, a tutaj masz... No. Wow, no, także... to albo jesteś szybki, albo jesteś wolny, w sumie nie wiem. No, dobra, ale nie odpowiem ci na to pytanie, bo też nie wiem. Tak. A czekaj, jeszcze ktoś zapytał, czy tyczkarze mają lęk wysokości. Monika Pyrek chyba miała z tego. Tak, Monika ma lęk, ona mi o tym kiedyś mówiła, że ma lęk wysokości. Tak, i ona mówiła, że normalnie ma, ma strach. A tyczkarza żadnego nie znasz? Nie, ja nie mam. Okej. Odbierzmy telefon. O Jezu, ktoś do mnie dzwoni, a nie zobacz, a ty wiesz, kto dzwoni do mnie? Kto? Łukasz Kaczmarek. O. To siatkarz. O. Wygrali mecz. O. Wygrali 3-1. Odbierzemy? No pewno. Sprawdzimy? No co jest, byczku, jak się na masz? Na głośnik daj. Cicho. Cześć, cześć. Awansowaj, a wiesz, że ja cię... No, dawaj, dawaj. Dobrze. Mógłbym wieczorem być na obiecane to, co się powiedzieć. Na spotkanie. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że tak, żeby była lepsza beka, ja w tym momencie mam hate park, odebrałem twój telefon na żywca, siedzimy z Piotrkiem Liskiem. Gratulujemy. Jest hate. Jest. No i gratulujemy wam awansu do półfinału, bo wygraliście. Tym razem hejt was obszedł, ale ja go przyjąłem na klatę, dlatego wam się udało. Wszyscy jadą z Liskiem, bo przyjął wiesz, walkę w Fame MMA. Także cię słychać, także nie przeklinaj teraz, bo cię dałem na głośno mówiący, słyszy cię cała Polska. Słuchaj, ja od ciebie zadzwonię do ciebie w niedzielę. W niedzielę na pewno nie będę mógł z tobą zrobić programu. Chodzi o Hate Park z Łukaszem, dlatego że ja mam swoją imprezę, ona się nazywa Jedna Mila, jestem w Poznaniu. Ale przekręcę do ciebie, jak już zdobędziecie złoty medal i zrobimy to, dobra? Daj mi szansę. Dobrze, nie, bo chodzi mi o to, że po prostu lądujemy na pewno w niedzielę gdzieś tam w granicach 16-17. Dobra. A ile zostaniesz w Warszawie? Proszę, zostanę, no będę w poniedziałek jeszcze w Warszawie prawdopodobnie, bo będziemy mieli jakieś tam obowiązki marketingowe, ale no tak jakby nie wiem jak długo, jak dlatego no ta niedziela teoretycznie była za mnie. No ale ja nie dam rady, stary, ja nie dam rady w niedzielę na 100%, bo będę miał imprezę do późna, ale jeżeli mógłbyś być w poniedziałek wieczorem, to właśnie się umawiamy. Dobrze, to wiesz co... To ty zobacz sobie, jaki masz tam ten, no zobacz, jaki masz gry plan. Mówimy się tak, że dogadamy się... jutro, pojutrze, albo nie, umówmy ty gościu, bo gościu stygnie, jedziemy z tym telefonem. W piątek się dzwonimy. Dobra, tak robimy. Strzała. Na razie. I gratulacje. I gratulacje od Lisa i ograjcie teraz tych Słoweńców i do finału. Kopa w dupę na szczęście. Pozdrów chłopaków, trzymaj się. Dzięki. Ciao, ciao. Słuchaj, moim zdaniem Wiesiu jest na czacie. Tak, Paweł Wiesiołek, ha, 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 ha. Ale nie jestem w stanie po tym go określić, czy to jest on. Ale może to. Ale co Paweł Wiesiołek, ha, 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 ha. No jest, napisał Paweł Wiesiołek, ha, 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 ha. Nie wiem, czy to jest Paweł Wiesiołek, czy ktoś się podszywa pod Pawła Wiesiołka. Nie na bank, Paweł Wiesiołek. Sobie ciasteczko Paweł... fest, pozdro byczki. No, mówi byczki. A, no. To jednak to na bank jest, Wiesiu. Pokaż, co to jest jeszcze. No jest, Paweł Wiesiołek, pozdro byczki. Wiesiu, napisał. Pajac, jakich mało, patrz, tych nie czytał. A nie, to... Jaki czas na setkę. No, sam Kendricks, czy Piotr, możesz coś o nim powiedzieć? No, gość jest mega pozytywny i... O, Wiesiu dzwoni, patrz, ty. Patrz. Teraz ty odbierz. No. Siema, Wiesiu. To on? Siemanko, co tam? Po nagraniach jesteśmy, no. Możesz śmiało mówić. Dzwoniłem przez 40 minut i się nie mogłem dodzwonić. Tak? O, masz. A to zadaj je teraz, to jestem ciekaw, czy mu odpowiedział. Nie, no wiesz, na beki chciałem. To nie zadawaj, to czekaj, bo jesteśmy jeszcze w programie. Bo ja się nie wiem, czego po tobie spodziewać. Ja z chęcią bym potoczył bekę, ale słuchaj, bo tutaj jest tak, że pajaca z siebie robię i muszę uważać, Wiesiu, co mówię. Wiesiu, wszyscy cię słyszą, więc uważaj. Naprawdę jesteśmy na antenie ciągle. Ale tutaj jest pytanie od pani z Zakotary, czy jesteś wolny? No jestem. Wieszek wolny jak zawsze. Wiesiu, daj mi rozmowę tutaj robić programy, bo to odbieramy za dużo telefonów od różnych sportowców. Trzymaj się. Dzwonić na z normalnego numeru. Dobra. Bo masz tego VIP-a numer, no to. Poczekaj, odbierzemy jeden telefon, a ja podam do. Poczekaj, zrobimy to tak. Odbierzmy telefon teraz. Odbierzmy. Jest ktoś z nami? Halo? Halo, halo. Cześć. Cześć, dzień dobry, cześć Tomku, cześć Piotrze. Cześć, witajcie, Dawid z tej strony. No gratulacje dla siatkarzy, to zdecydowanie pierwsza sprawa. Tak jest.
Ja chciałem troszeczkę też pochwalić jeszcze poprzedniego rozmówcę, który dotknął takich dosyć ciekawych tematów etosu sportowca, olimpijczyka i tak dalej. Trochę chciałem się podpiąć pod ten nurt, bo Piotr, to już bezpośrednio do ciebie, bo wydaje nam się, że jest za miło jak na ciężar gatunkowy. Lubimy, szanujemy, kibicujemy i trzy kropek i nie rozumiemy tej decyzji trochę jako kibica lekkoatletyki. Pierwsze pytanie, co na to sztab, trener, jak to wygląda w ogóle? Skąd taka decyzja jeszcze w takim, no jednak dosyć gorącym okresie przygotowawczym do najważniejszej imprezy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie takie bardziej już osobiste, czy to nie jest za duże ryzyko, nie wiem, kontuzji, tego, że coś się stanie. Ja wiem, że ulicą mi coś potrącić się samochód, ale jednak to jakieś ryzyko. Czy w ogóle możecie jako sportowcy takie rzeczy robić? To jest wzorem Roberta Kubicy, który też jakąś samowolkę sobie wymyślił. I trzecie pytanie, żeby nie przedłużać. No nie do końca czuję to, że masz lepszą ruchomość w stawie, bo trenujesz MMA i tak dalej. No nie wiem, możesz zapisać, nie wiem, na balet, na jogę, cokolwiek. Oczekujemy jednak jakichś argumentów. Dzięki. Okej, dziękuję bardzo. Zacznę od tego drugiego pytania. To jest interesujące. Na przykład piłkarze mają, nie wiem, zakaz jazdy na motorze albo jazdy, albo jeżdżenie na nartach alpejskich. Mają zakaz Fame MMA? Pewnie nie, bo ponieważ nie wiedzieliby, że można wziąć udział jako czynny sportowiec w MMA, bo to, co robisz po karierze, to jest twoja sprawa. Ale czy ja to dodam coś więcej. Ale czy to nie jest moja sprawa, co ja robię w wolnym czasie? Bo to jest mój wolny czas. Słuchaj, nie wiem, ale są sponsorzy na przykład, również tej reprezentacji olimpijskiej, z których środków ty również korzystasz i teraz odpukać w niemalowane. Rzeczywiście przydarzyła ci się kontuzja. Jak to by było, zostałoby potraktowane? No jednak twoja, wtedy było, od razu było podniesione. No listek był nonszalancki. Ja myślę, że to są moje trzecie igrzyska, na które pojadę i ja już nie, że wykonałem swoją pracę i nie, że spłaciłem jakiś tam swój dług co do podatnika, ale jestem na tym miejscu, jakim jestem i ja się, to nie jest tak, że ja sobie coś olewam, czy ja nie... A to w ogóle nikt tego nie kwestionuje. No tak, ale troszeczkę jednak, bo tak, to samo pytanie możesz mi zadać, a właśnie odnośnie mojego treningu tyczkarskiego, bo ja też wiele rzeczy robię, które są bardzo ryzykowne na treningu. Na przykład wchodzę na linę, która ma 8 metrów i ja się z niej puszczam i spadam sobie plecami na materac. No ja rozumiem, tylko że to jest jednak, to ci ma pomóc. To cię doprowadza, Piotr, trochę do tego, co masz zrobić do końca. Otóż to cię doprowadza finalnie, jak rozumiem, do medalu. No tak, joby, tak. Do medalu olimpijskiego tutaj, w dyscyplinie sportu, którą uprawiasz. A tutaj mogłem pójść na jogę, a poszedłem na walki, bo to no jednak nie ma co porównywać. No ale widzisz, no takie mam porównanie i ja uważam, że to się bardziej wpasowuje w mój charakter i w to, jakim człowiekiem jestem, w sensie, że joga jest dla mnie za nudna, że ja nie czuję wtedy takiego czegoś, takiego smaku życia. A co na to twój trener? Było jeszcze pytanie. Mój trener, no nie jest też do końca tak, że hip hip hura, wspiera mnie jak zawsze, bo jesteśmy takim teamem, który się mocno napędza. No i mocno dba o to, żeby właśnie mi się nic nie stało, bo przychodzi na treningi, stara się patrzeć i myśli o tym, żeby to wszystko dobrze było zrobione. Jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem. Bardzo dziękuję za szczerość. Chyba sprawę, ja naprawdę tutaj nie wymyślę jakby więcej odpowiedzi na te pytania, które zostały zadane i jakby rozumiem też wasz punkt widzenia, który jakby nie zawsze musisz być zrozumianym, żeby coś robić. I ja często jestem niezrozumiany, bo te moje decyzje no, są czasem kontrowersyjne. Bo chciałbym jeszcze ostatnią już rzecz na ten temat powiedzieć. Dobra. I wybacz, ale no, czasami trzeba być może wyciągnąć takie, wiesz, brudną bieliznę na stół i o tym, broń Boże, ci tego nie życzę, ale może się okazać, że doznajesz kontuzji w trakcie tej walki z Darolwem. Nie wiem. No jasne. Coś się dzieje, upadnie ci na staw skokowy i ominą cię igrzyska olimpijskie. No gdybanie. No to jest, wiadomo, że to gdybanie. I oby, no. Oczywiście tfu.
No plułbyś sobie w brodę, no nie wierzę, że nie. No pewno tak, no nie jestem wyrocznią, ani nie potrafię przewidzieć przyszłości. Mm-hmm. I tylko tyle? Tylko tyle. No okay. Bo co ja mogę powiedzieć więcej? No ja wiem, no ja rozumiem, że jakby człowiek wiedział, że człowiek nie może też unikać, bo inaczej to się, bo możesz wyjść i się przeziębić i też nie wystartujesz na Igrzyskach Olimpijskich. No, nie będziesz leżał w domu, w łóżku, bo się nie przygotujesz do tych igrzysk, rozumiem. No niemniej... Taki jest mój charakter, tak zbudowałem gdzieś swoją pozycję sportową na takich, może nie aż tak kontrowersyjnych tych rzeczach, tak. Ale no taki jestem, że po prostu no nie zawsze... No odwaga jest bardzo blisko głupoty i tak bym to zostawił. Mm-hmm. Dobra, dziękuję ci bardzo. Cześć. Bardzo dziękuję, Tomek, dziękuję Piotr, Dawid z tej strony mówił i pozdrawiam wszystkich. Pomimo wszystko, że się nie zgadzamy, to trzymamy kciuki, trzymajcie się. Trzymaj się, Dawid, na razie. Chciałbym cię jeszcze popytać o Duplantisa trochę bliżej, bo jest to na pewno fenomen sportu. Właśnie ja tutaj dostałem też wiadomość. Od Mondo? Nie od Mondo, ale dostałem wiadomość od jednego ze swoich menadżerów, tak. Żebym poruszył temat Mondo i jak on na to patrzy na przykład. Bo ona a wie? A wie, nawet napisało mi, że trzyma kciuki. W ogóle cała społeczność taka taktyczkarska naszych ziomków, to mówi, ale będziemy oglądać, gdzie, tam sam Kendrick zaproponował też, że o niego pytałeś, to mówi, że właśnie z kumplami otwiera on taki tam barek, a on akurat nie pije alkoholu, ale ma barek, otwiera ten barek, ma telebim i mówi, że będą oglądać. I to samo Mondo też mi napisał, że let's go, że fajnie, że taka odskocznia. Mhm. I u nich ta taka forma rozrywki, takiego wrestlingu jest przyjęta. Tam jest też mniej kontrowersji, bo ten język jest trochę inny tam w tych Stanach, ale jest dużo lightowiej przyjęta niż u nas w Polsce. U nas w Polsce dopiero wchodzimy w taki styl takiego wymiaru tej rozrywki, takiego show. Więc no, chłopaki się tam mocno się tak pozytywnie uśmiechnęli do mnie. I już im wytłumaczyłeś, kim jest Darek the Lion? Właśnie nie za bardzo wiedziałem, jak powiedzieć, kim jest Darek, ale powiedzieli tak jedno słowo, że jak mieliby się czegoś takiego po kimś spodziewać, to tylko po mnie. Tak? No tak. Dlaczego masz opinię takiego właśnie wariata? Tak. No, raczej chyba tak. A poza tym w ogóle wiecie, jaką mam opinię w Stanach Zjednoczonych? Mam ty? Tak. Mhm. Że jestem taki bad dog. Naprawdę? Ja jestem w szoku, że tak... No to masz taką minę, masz zawsze może, gorzej. Może. Tak, taką minę? Nie, zawsze skokami, jestem uśmiechnięty. No ale drzesz japę przed skokiem. No właśnie, skokiem, no, to... i oni też widzą mnie tylko z takiej strony. I przyjechał właśnie na te Mistrzostwa Świata jeden z Amerykanów, z którym się wcześniej nie widziałem i taki właśnie stał taki, cześć Piotr tam, hej, hej, coś tam. Ja mówię, siema. I za chwilę się mówił, kurczę, ty to jest normalny koleś. A ja mówię, no a jaki mam być, nie? Że wiesz, my to jeszcze tam jesteśmy na ziomku, to już w ogóle sobie heheszki jakieś tam robimy. A on mówi właśnie, bo wszyscy cię w Stanach uważają z takiego bad doga, że tam jakby wyszli to pod błotek od razu. A to taki łagodna owca w fejmie. Łagodna owca i do tego jeszcze trzy walki stoczone na pod dwórku 12 lat temu wszystkie trzy przegrane. Gdzie on się pcha? Gdzie on się znowu pcha? A ten Duplantis. Tak. Czy to jest facet, który jest w stanie pociągnąć lekką, czy on ma w ogóle taki, wiesz, taką charyzmę, charakter, żeby być Boltem dla lekkiej? Tak, zdecydowanie tak. Mhm. Myślę, że jest właśnie charyzmatyczny. Myślę, że jest pracowity. Nawet pod takim względem nie sportowym, ale tego, że tych wywiadów zawsze też... Niektórzy sportowcy są tacy, że przyjdą ten wywiad i dobra, ja już muszę iść, bo jestem zmęczony. Też potrafię to zrozumieć, ale on jest taki mega profesjonalny w tym, co pozwoli dotrzeć do szerszej publiczności, to jest raz, a dwa, jest młody i on czuje te trendy młodzieżowe. Czasem po skokach zatańczył sobie w takim, co ja nie umiem, bo jestem kwadratowy, ale takie jakieś, takim były te tiktokowe tam tańce, to on właśnie tam wyszedł. Więc myślę, że on to czuje i myślę, że on może być takim motorem napędowym lekkiej. Nie oszukujmy się, od lekkiej trochę młodzież odchodzi, bo może być czasem dla nich za nudna, bo internet bardzo skrócił nasze skupienie i potrzebujemy szybkich form. Także myślę, że Mondo jest na dobrej drodze, żeby wśród młodzieży, młodych, bardzo młodych osób, być taką osobą, która zachęci do uprawiania lekkiej atletyki. A jest to przy okazji facet, który nie przegrywa. No i tak, też znaczy on się przegrał on... no, parę razy, bo to jest sport. On przegrał no tak, ale z Ernestą, na dużych imprezach. No, jednak, no... Na dużych imprezach, no nie, ale no, zaznaczmy to, że jest poziom wyżej od wszystkich, nie otóż tylko od Piotra Liska. Tak. I że
i że to się może zdarzyć, że to nie jest tak, że zwłaszcza w konkurencji z Kokotyce, że te trzy próby to nie jest wbrew pozorom tak dużo, żeby być pewnym, że tą wysokość, mimo że skaczesz 6-10 na każdych zawodach, to 5-60 za każdym razem przeskoczy, bo możesz spaść na poprzeczkę, bo możesz wjechać w poprzeczkę i możesz być bardzo dobrze przygotowany, ale może ci nie wyjść, bo jesteś za dobrze przygotowany, a wziąłeś za bardzo miękką tyczkę, wjedziesz, strącisz. Wziąłeś za twardą tyczkę, spadniesz. A w trzeciej próbie na przykład, kurczę, no nie pobiegniesz tak dobrze, bo ci wiatr zawiał, nie? A jesteście zależni od wiatru? I trochę jesteś, tak i nie, no w sensie jakby może jakiś boczny tam podmuch, no. Jak właśnie w twarzy jest, jak w plecy, to po prostu czujemy taką, nie przeszkadza, ale w głowie jest taka bardziej pewność, coś takiego bym użył. A co jest najtrudniejsze, jakieś podmuchy z boku takie, nieprzyjemne? Takie w twarz bok, tak. No, okay. Wracając do Duplantisa, jednak chcę powiedzieć, że jest bardzo regularny w tym swoim skakaniu. Czy kiedy cała wasza grupa, rozumiem, że jesteście bardzo lubiącą się grupą ludzi, która sobie kibicuje, bo to widać na każdych zawodach, podobnie z dziesięcioboistami jest, którzy sobie kibicują nawzajem, to jedziecie tam po drugie miejsce? Powiedz szczerze. To trochę tak jak, wiesz, tak jak Ewka Swoboda. No jedzie na imprezę mistrzowską rangi mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich, no wie, że chociażby, wiesz, się waliło i paliło, no to jej szczytem możliwości jest udział w tym finale, a wielka sprawa i tak szóste miejsce, genialny start, nie każdy to docenia, nie wszyscy uważają, co to jest tam szóste miejsce, Swoboda się chwali, ale no jednak są pewne genetyczne uwarunkowania, że jej no nie jest, no nie przeskoczy ciemnoskórych biegaczek, a u was jest Duplantis. A u was jest Duplantis, który skacze no naprawdę półkę wyżej. Czy się ja nie mogę się wypowiedzieć za chłopaków, jakie oni mają podejście, czy jadą po drugie miejsce, czy nie. I ja mam świadomość tego, że to jest sport, wszystko się może wydarzyć, no ale pewnych rzeczy nie oszukam w swojej głowie i wiem, że no jest na dzień dzisiejszy poza moim zasięgiem i myślę o walce z chłopakami o drugie miejsce, ale nie wiem, jak chłopacy inni walczą, czy oni mają gdzieś jakieś takie w głowie myślenie, że a może uda mi się go tam dorwać gdzieś tam na tej wysokości 5,90, później mu się noga powinie. Ciężko mi powiedzieć. Każdy to sobie w swojej głowie rozgrywa inaczej. Kropka. No nie, dałem ci... Wiem, widziałem, że dałeś. Dałem ci szansę, żeby coś jeszcze powiedzieć. A co chciałeś powiedzieć? Nie wiem, już nie pamiętam. Odbierzmy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, ci przerwę, bo żona mi tylko napisała, nie siorp do mikrofonu. Dobra, już dolać nie mam ci jeszcze wody. Już ci dolałam. Nie, dziękuję. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo. Wiesiek z Sopotu tym razem. Wiesiek dzwoni do nas. Z Sopotu, tak. Słuchajcie, szybka akcja, mam dwa pytanka, jeden challenge dla Piotruli. Tak. I tak, pierwsze pytanko to takie, w jakiej wadze będziesz walczył? Tak, słyszymy cię. A mam odpowiedzieć od razu, tak? Czekaj. Tak, od razu. Dawaj, do 92 kilo. O kurde, dobra, to będziesz miał zadanie. Czemu? 93,4 ważę teraz. No ja ci kojarzę, że tam stówka też lekko jest czasami. Cicho, nie? Bądź Wiesiu, bo zaraz zdradzisz zaraz, dlaczego nie skakałem w minionych latach. Nie, żartuję, tak nie było, żeby nie było, tak nie było. No. Drugie pytanie. Drugie pytanie, rekord życiowy, wyciskanie, rwanie, przysiad, bo tu widzowie się dopytują na czacie. A tak. Więc spotkaj się ze swoimi życiowami. Ten człowiek się do nas zadzwonił, moi drodzy. Też był gościem Hate Parku. Pozdrawiamy cię, Wiesiu. Jak u ciebie zdrowie? Jak się czujesz? Też. Porządek, wszystko git jest. Nie oglądałem cię na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Co się stało? Niestety nie udało mi się kwalifikować. Tomek, ale co, kopię Tomek po kostkach. Ale listu, dawaj, odpowiadaj ten. Dobra, jakie są twoje rwanie, wyciskanie? Zacznę od klaty, bo mam słabą i mało jej robię, hehe. 135, rwanie... 135 na klatę, no. Rwanie... Mało. A ty ile, Wiesiu? Ty kiedyś mówiłeś już. Ile? 145 i chudszy jestem. Nie jesteś. 145. Nie kłam. No.
Rwanie stuwa, albo nie chcę, ja się mogę delikatnie pomylić, ale nie chcę, nie zerwanie stuwa, zarzut, podrzut. Wiesiu, ile ty? Ile Wiesiu? Stuwa też. Też stuwa? Stuwa, dobra. Ale zarzut, podrzut chyba mam lepszy, mam 140. No to ja mam 130, no tutaj jesteś lepszy. No to w trójboju jest, wychodzicie na remis. Tak, i przysiad, dawno nie robiłem przysiadu, 160. Okej. Okay. Ile? No takie solidne wyniki. Dobrze. Ale dobry mam martwy ciąg. Ile? Ile? 220 na paskach. No to ładnie. To ile, a ile ty, Wiesiu? Nie wiem, za 130 możemy pociągnąć. Nie, co ty, nie, 180 poszłoby tak. 130 to ja mogę bym może ewentualnie zrobił. Nie robię tego ćwiczenia, bo nie umiem. Ja też go nie umiem, ale z racji tego, że jestem tyczkarzem i tam jest taki ruch, to akurat mi wychodzi. Dobra, i teraz zróbmy tak, ten challenge od razu. Okay. I poprosiłbym, żeby kamerka wjechała na twarz Piotrka. Blisko kamera, tak. poczekaj, ale to jest, musimy to jest zbliżyć, zbliżmy. A to jest ta kamera, dobrze patrzę? Tak, patrzysz dobrze, poczekaj, ona się zbliży do ciebie, poczekaj. A widzisz, masz podgląd na siebie. Tak, ale nie, bo jak patrzę w kamerę, to nie widzę, gdzie, ale dobrze, to się nie denerwuj, ta kamera jest... Bo są dwie tutaj kamery. Patrz, będziemy na ten... Dobra, Wiesiu, uważaj, mamy to. Jest git, dobra, i teraz tak. Piotrula, powiedz Coca-Cola bez dotykania się warg. Bez dotykania. No Coca-Cola. No. Coca-Cola. No ale co, i dotykają się, czy się nie dotykają? Nie. Bo nie widzę. Nie dotykają się. Stary, ja jestem dziecko, słuchaj, ja jestem dziecko TikToka i Instagrama, Reelsów i tych spraw. Myślę, że ja tego nie widziałem wcześniej. Coca-Cola. Ale serio? Tak serio to myślałem, że gdzieś to przeleciało. Ja ostatnio wpadłem, oglądając TikToka, wpadłem na to i mówię, że będzie, ale będę, zjem go na tym. Więc u nas, my mamy taką paczkę tutaj chłopaków, Wiesiek jest, ja, Wiesiek między innymi, no i Wiesiek zawsze jest te pół sekundy za nami. A ze wszystkim, tak? No, powiedzmy, że nie wszystkim się dzielimy, nie? Ale... Aj, no dobrze, panowie. Wiesiu, a ciebie to interesuje? Słuchaj, te fejmy, nie fejmy? Bo ja mówię, że ty byś też tam pasował tak ze swoją posturą. Znaczy... Nie no, może nie to, że mnie tak jakoś bardzo interesuje, ale śledzę to i mam tam jakoś tam, powiedzmy, odmóżdżenie, jeżeli jestem właśnie w... tam, nie wiem, rozstrenowaniu, czy po prostu chcę się trochę odstresować i wejść na takie inne tematy. Okej. Okay. No, lubię sobie to obejrzeć. Ale czy jakoś tak to śledzę, tak jak KSW czy UFC, to nie. Dobra. Wiesiu, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się chłopie. Bieku, do zobaczenia. Czekam na ciebie na Igrzyskach Olimpijskich. Tu sąsiad mi napisał, a nam nie przeszkadza, jak siorbiesz. Widzisz, że się dzieje. Pozdrawiamy, Wiesiu. Trzymaj się, na razie. Słuchajcie, zostało nam 5 minut do godziny 22. Dzisiaj, ale dzisiaj mieliśmy, patrzcie, jaki dzień. To odebraliśmy telefon od Pawła Wiesiołka, to od Łukasza Kaczmarka, żeby wpadł na program, na Hate Park. To się wszystko będzie działo w najbliższych dniach. Chciałbym cię jeszcze spytać, zanim odbierzemy ostatni telefon, czy ty masz w domu, czy ty jesteś miłośnikiem komiksów? Bo masz w domu tapetę. Miałem. Miałeś tapetę. I ona wyglądała jak z prawdziwych komiksów. Gdzie indziej mieszkam. Nie jestem aż takim freakiem komiksowym, ale to była tapeta. Ale faktycznie... A to była tapeta, czy to były prawdziwe komiksy? To była akurat tapeta. Okej. Okay. Mm-hmm. Ale bardzo lubię Marvela i także jestem na bieżąco z całymi twórczościami. Okej. Okay. I ktoś mnie poprosił, żebym cię zapytał, ktoś z bardzo bliski swojego środowiska, czy myślisz o tym, żeby zająć się tym, co robi twoja mama? Fotografia, wideo, wesela, komunie. Ja myślę, że gdybym nie był sportowcem, to myślę, że zająłbym się tym, bo mi to sprawiało przyjemność. Nawet do teraz, jak montuję filmiki jakieś gdzieś właśnie na social media, no to gdzieś już mam te nawyki, takie jest, bo ja kiedyś gdzieś tam próbowałem swoich sił w tym zawodzie, no to mam już gdzieś takie nawyki te montażowe. I planuję sobie teraz kupić aparat, więc gdzieś chyba gdzieś zaprogramowany jestem na fotografię i wideo. Tak? No, robisz. Lubię wstawiać treści w miarę, w jakości. Bardzo przeszkadza mi to, jak zdjęcie jest fajne, a na przykład jest pikseloza albo jakieś nie takie oświetlenie, także zwracam na to uwagę. Mhm.
Kropka. Okej. Okay. Słuchaj, chyba jakaś dziewczyna się do nas zadzwoniła na koniec. Tak mi przynajmniej, tak wydaje mi się, że usłyszałem kobiecy głos. Halo, czy to prawda? No niekoniecznie. A nie, a to sorry. No to dawaj, z czym do nas dzwonisz i kto? Spoko, Rafał z Płońska. Cześć Rafał. Cześć Piotrek, cześć Tomek. Cześć. Mam takie pytanie na koniec. Miałem okazję ostatnio oglądać Fame. Widziałem cię w studiu. I mówiłeś tam jeszcze, że reprezentujesz sport, jeszcze nie podpisałeś kontraktu, zamierzasz jeszcze reprezentować lekkoatletykę. Czy już było coś na rzeczy, czy oni cię po prostu zaciągnęli na kulisy i tam cię dogadali? W sensie ja nadal mam zamiar reprezentować społeczność lekkoatletyczną. Mam nadzieję, że będziemy cieszyli się z sukcesów wspólnie. Jakichkolwiek, czy jeśli one będą, czy nie będą, czy po prostu będę na stadionie, no to będę chciał po prostu skakać dobrze i żebyśmy wszyscy razem czerpali z tego przyjemność. Jeśli przychodzicie gdzieś tam moją osobę na stadiony, no to ja będę dla was i tak bym chyba odpowiedział na to pytanie, mhm. Tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o studio, to oni mnie nigdzie tam z siłą nie zaciągnęli i nie dali mi długopisu do podpisania. Znaczy, wiesz, chodziło mi raczej o moment, nie? Bo czyli nie, czy ja jeszcze nie miałem podpisanego kontraktu wtedy, jak byłem na Fejmie. Okej, czyli byłeś, oglądałeś i spodobało ci się. Nie, no pewnie byłem, byłeś jakby rozmowy były prowadzone od dłuższego czasu, to nie jest tak, że tam podjąłem decyzję, czy w sensie no, nie podpisałem kontraktu, więc wszystko mogło się wydarzyć, ale tak, tam byłem na takich rozmowach bardziej szczegółowych i żeby zobaczyć, jak to jest od kulis i z czym to się będzie jadło. I nie ukrywam, że przed samym podpisaniem miałem taki dzień, gdzie chodziłem sobie akurat miałem jakieś zakupy do zrobienia, bo coś tam remontuję u siebie w domu. I bardzo miałem taki duży natłok myśli, co z tym wszystkim zrobić. No ale podjąłem taką decyzję i na razie póki co jej nie żałuję. Okej, dzięki bardzo. Życzę ci powodzenia na walce i będę dalej śledził twoją karierę. Pozdrawiam. O, dziękuję. No to się cieszę, bo jest gro odbiorców, które powiedziało, że jak już teraz poszedł do Fame, no to sorry, sayonara, ja idę. Tak, że już nie. Ale no trudno, no jakby no. Też się z tym liczyłem, że nie wszystkim będzie to odpowiadać. Liczę na to, że jednak mimo wszystko te osoby, które mnie oglądały, wiedziały w pewnym stopniu, jaki jestem i że mogły się czegoś takiego po mnie spodziewać, czy tam, tak bym to określił. No Lisu, słuchaj, to ja ci życzę tak, jeżeli... Życzę ci generalnie wszystkiego najlepszego. Gdybym miał jednak generalnie wybrać, dziękuję. Generalnie tak, ale gdybym miał tak wybrać, to życzyłbym sobie, żebyś zdobył medal olimpijski. Dziękuję. Najlepiej złoty, ale niech to będzie medal olimpijski. To byłoby, myślę, takie fajna puenta w Paryżu zdobyć medal. Czy w Los Angeles? Możesz. A do kiedy? No, ja chciałbym do Los Angeles. No to ja ci życzę, żebyś zdobył dwa medale. A, ojej. To jak te komentarze tutaj, które tylko czytałeś. Patrz, jaki mam gest. Zdobądź dwa medale olimpijskie. Dobra. No, widzisz. Więc życzę ci to bardziej, niż żebyś pokonał Darol 2, ale tego Darol 2 to też pokonaj, no, żeby nie było. Słuchaj, Świr z nim wygrał. Wiesz? A co by to było, gdybym miał dwóch przeciwników na tej gali, co? Dwóch? No. Ty dwóch? Ja dwóch? Jak to dwóch? A jak on by miałby dwóch? Jak ja miałbym dwóch? Jak dwóch? I mielibyśmy miecze. No, a, tak. Byś... takie jak ci. Na świetlne miecze. Może na to się przestaw. Słuchaj, aha, gest, nie, no gest. Nie będę go robił, pójdzie, wiesz, bo pójdzie w od razu wycięte. Ale nie, ale to nie jest mój gest, to już... Oczywiście, to było sobie tylko... Właściciel to zarządza. A słuchaj, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie ze skoków, ty pamiętasz? Czy to było zawsze coś takiego, co cię tak kręciło, że to oglądałeś? Ja w ogóle wcześniej skakałem z wyż, nigdy nie myślałem, że ja będę skakał o tyczce, bo gdzie ta infrastruktura tyczkarska u mnie w Dusznikach? Nie było czegoś takiego. Jakoś tak poszło, a pierwsza myśl... Kurczę, powiedziałbym, że fajnie. Że fajnie, że to jest fajna jazda. Taki ten roller coaster taki, to uczucie na roller coasterze jest później, kiedy skaczesz bardzo wysoko, ale już wiedziałem, że to będzie coś fajnego takiego. Tak, tak bym że to... fajniejsze. Ile trwa sam? Ile jesteś w powietrzu? Tych
kawałeczek czasu, ale wiecie co, najfajniejsze, ja kiedyś myślałem, że spadanie jest fajne. Ale zmieniłem zdanie i teraz jak jesteś do góry nogami i ta tyczka w ciebie trafi i cię uderza i to jest takie przyspieszenie. A w którym momencie już wiesz? Jak już idziesz w górę, to już wiesz? Że będzie udany skok? Wiesz co, powiem ci, że jak pierwszy raz skoczyłem 6 metrów, to wiedziałem zanim ruszyłem. No nie, no to przysięgam, tak, że naprawdę to było coś niesamowitego. Właśnie to jest też jak bania działa, nie? Że ja chwyciłem tyczkę, ona mi się tak ułożyła wtedy. Ja pamiętam ten start, jak ja mało rzeczy pamiętam, to ten start pamiętam. Ułożyła mi się, wiedziałem wszystko, co mam zrobić. Te nogi się same potoczą i ja jakby... To było coś, później miałem z 2-3 razy w przeciągu kariery coś takiego, że wiedziałem przed skokiem, że skoczę. A to jest tak, musisz mieć taki odpowiedni balans między spięciem a luzem właśnie, tak jak troszkę jak we wszystkim, tak jak Kamil mi opowiadał w zeszłym tygodniu. To we wszystkim. No, tak? No nie wiem, no ale... No nie wiem, czy skaczesz na takim, takie napięcie, czy właśnie wręcz przeciwnie? Nie jesteś w stanie tak napięty, tak przez całą długość rozbiegu, no jednak trochę biegniesz też później. Tutaj nie jesteś też taki napięty, bo musisz się jednak rozciągnąć, więc też musisz być taki... Kurde, ale powiem ci, że fajnie to wygląda, ten moment, jak jesteście już nad tą poprzeczką i jeszcze tak patrzysz z góry, na tym poprzeczkę już rozkładasz ręce i jest już takie i lecą i gloria to, nie? Twoja, i to jest fajne, to jest fajne. Chwała na ciebie to spływa. To mi się podoba. I tego ci życzę jak najwięcej i jak najczęściej. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i że nie zrobiłem z siebie za dużego pajaca. Ja staram się być sobą cały czas. Słuchaj, ludzie proszą ciebie o salto w tył, ale nie wiem. To musiałbym mikroport wyjąć. A dasz radę? Nie wiem. A tu? Chcesz? No bo ty jesteś taki wariat, że to zrobić. No tam przed. Posłuchajcie. A czemu tu nie zrobić? Proszę, weź, ty zdejmisz. Ale no tu to bez sensu, bo cię nie będzie widać. A z przodu będzie mi widać? Będzie, tak, z przodu. Słuchaj, ja tutaj usunę te krzesła. Pomóż mi tutaj. Dobra, ja ci z tym pomogę, poczekaj. Poczekaj, bo te krzesła są zrobić chociaż dwa ruchy, dwa przysiady chociaż zrób. Ty sporób przesiady, on zrobi to salto. Jak coś sobie zrobi krzywdę, to nie moja wina. On nawet nie trzeba było go namawiać do tego specjalnie. Więc tak, my się już żegnamy i to jest wskazówka dla... I Piotr Listek się kontuzjuje. Tak, właśnie, jakby co, to nie moja wina. On od razu podjął się tego, nie trzeba go było namawiać. Spadło. Dobra, no trudno, zapłacisz. Słuchaj, a jest ta gąbeczka. Poczekaj, więc tak, my się już żegnamy. Piotr Listek był naszym gościem, a na zakończenie tego programu. Uwaga, poczekaj. Dobrze macie go w kamerze? Ja się już usuwa. Dobrze jest, uwaga. I... No, jest? Jest git? Ja nie wiem. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dobranoc. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty.